Dzień dobry Państwu. Będziemy zaczynać nasze spotkanie. Ja się nazywam Tadeusz Płużański i przypadł mi... Dziękuję bardzo. Przypadło mi w zaszczycie prowadzenie dzisiejszego spotkania, dzisiejszej konferencji. Przedstawię może naszych panelistów. Pani Aldona Zaorska, Warszawska Gazeta. Pani Aldona jest, proszę mnie poprawić, jeśli się pomylę, redaktorem naczelnym nowego miesięcznika Zakazana Historia. Po prawej stronie Leszek Żebrowski, znany Państwu świetnie. Historyk, ekonomista, autor książek, ostatnio wielu książek, wiele książek wydał. Wszystkie są fantastyczne, świetne. Po mojej lewicy Grzegorz Braun, wybitny reżyser, dokumentalista, człowiek również niezwykle aktywny, zarówno jeśli chodzi o produkcje dokumentacyjne, jak i działalność publicystyczną, jak i działalność patriotyczną, szeroko pojętą. Drodzy Państwo, tak się umówiliśmy, że jako pierwsza zabierze głos pani Aldona, także zachęcam Państwa do wysłuchania jej referatu. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, działa? Proszę Państwa... Pani Aldona, proszę spocząć może, bo wszyscy siedzimy. No, spokojnie. Wydawałoby się, że epoka stalinizmu, te mroczne i ciężkie lata minęły bezpowrotnie i dokładnie tak nam się wmawia. Mało tego, bardzo często jest taki przekaz, że no było ciężko, tak, no były te procesy, ale w gruncie rzeczy entuzjazm narodu, odbudowa Polski, tyle wspaniałych inicjatyw wtedy zrealizowano. I w sumie to no było, ale minęło. Otóż wcale nie minęło. I gdyby tak na dobrą sprawę usiąść, popatrzeć na to, co się wokół nas dzisiaj dzieje, to można znaleźć naprawdę kilka wspólnych mianowników z tamtą epoką. Oczywiście nikt dzisiaj w tył głowy nikomu nie strzela, ale wystarczy porównać pewną ideologię, która jest prezentowana w mediach. W mediach głównego nurtu, czy też mediach mętnego nurtu, która mówi, że jest, tak jak w epoce stalinizmu, wróg. Wszyscy ludzie, którzy są narodowcami, którzy pielęgnują wartości narodowe, którzy pielęgnują wartości chrześcijańskie, to faszyści. Dokładnie ta sama frazeologia, dokładnie te same słownictwo, które miało miejsce 60 lat temu. Gorzej ono jest podawane teraz w ładniejszym opakowaniu. I dzięki temu społeczeństwo to przyjmuje. Zwłaszcza młode społeczeństwo, które nie ma doświadczeń tamtej epoki, nie pamięta, a nawet jak słyszy, to nie bardzo ma ochoty słuchać. I to wszystko dzieje się niestety nieprzypadkowo. Otóż jeżeli się przyjrzymy dokładnie światu polityki, mediów, czy poczytamy listy najbogatszych Polaków, to bez najmniejszego problemu uda się znaleźć osoby powiązane z epoką stalinowską w sposób rodzinny. Po prostu dzieci, czy już w młodszym pokoleniu wnuki stalinistów. Ludzi, którzy w latach 1944-1956 budowali w Polsce stalinizm, budowali w Polsce komunizm. I teraz właściwie jak to się stało i dlaczego tak się stało, że oni udało im się utrzymać? No toż przede wszystkim dlatego, że nie było w Polsce dekomunizacji, nie było w Polsce lustracji. Każda jej próba kończy się jednym wielkim hałasem, że jest to poniżające, upokarzające i niepotrzebne. Ale nie mówi się też o tym, że w latach 80. były dwa bardzo istotne dokumenty, dwie bardzo istotne instrukcje, które stały się podstawą tego, jak dzisiaj wyglądają media. Ja sobie napisałam, żeby nie pomylić i nie zapomnieć.
Otóż pierwsza to jest dokument powstały jako tak zwana dyrektywa obrony kraju, opracowana przez powołany w 1959 roku Komitet Obrony Kraju. I w rzeczywistości zadanie obronne to był tylko jeden z elementów działalności tegoż komitetu. Żadne dokumenty, które on wypracował, żadne ustalenia nie były nigdy publikowane. Były tajne, więc obywatele oni wiedzieli nawet, że taki komitet powstał i działa. Natomiast ten komitet wypracował instrukcję. W połowie lat 80. powołano przy nim Zespół do spraw patriotyczno-obronnego wychowania społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży. Na czele tego komitetu stanął członek biura politycznego KCPZPR, sekretarz KC Józef Baryła. On był generałem, sporządził dyrektywy, w których znalazły się instrukcje dotyczące strategii kadrowej, personalnej w mediach PRL-u. I była tam bardzo istotna wytyczna do typowania kandydatów na przyszłych dziennikarzy. Stanowiła ona, że kandydaci na tak zwanych wybitnych dziennikarzy mieli wywodzić się z rodzin wysokopartyjnych osób, co było gwarancją odpowiedniego wychowania, odpowiednich zasad, odpowiedniego spojrzenia na świat, na społeczeństwo, na historię Polski oraz właściwych poglądów właśnie historycznych takiego człowieka. Oczywiście ci dziennikarze przyszli, oni nie mieli należeć do partii, jakiejś organizacji socjalistycznych młodzieżówek, nie. Oni mieli być całkowicie apolityczni, ale wszyscy mieli wywodzić się z odpowiednich rodzin. I tak się stało. Dokładnie tak się stało, dlatego że w latach, połowie lat 80. zaczęto wprowadzać do telewizji polskiej, do łódzkiej filmówki, do szkół artystycznych, właśnie takich ludzi. Tworzono wrażenie, że oczywiście to jest osoba, która, nie wiem, konkurs wygrała, tak? Nic bardziej błędnego. To było od początku celowo sterowane. W ten sposób pojawiły się w mediach wtedy jeszcze dzieci. Dzisiaj są to gwiazdy dziennikarstwa. Osoby wywodzące się z rodzin odpowiednich, z rodzin powiązanych ze służbami PRL, z rodzin ewidentnie stalinowskich, z rodzin, które były rodzinami czerwonych książąt, tak, PRL-u. I ci ludzie w mediach funkcjonują. Oczywiście można wymienić sobie tutaj pana Tomasza Lisa czy panią Monikę Olejnik, ale tych osób jest znacznie więcej. I jest jeszcze druga instrukcja, również istotna bardzo, może nawet jeszcze bardziej. Mianowicie z tajnych dokumentów MSW i Sztabu Generalnego z lat 87-88 wynika, że w służbach specjalnych powstały wówczas tajne komórki. I nazwano X, Y i Z. X odpowiadał za wpływy na władzę, Y za gospodarkę, Z za media. I dzięki temu, że te komórki powstały i one działały przed okrągłym stołem, mamy to, co mamy. Nie udało się przeprowadzić w Polsce lustracji. Nie udało się przeprowadzić dekomunizacji. Mało tego, sytuacja jest w tej chwili taka, że każda próba podania nazwisk osób, które wywodzą się z tych stalinowskich rodzin, kończy się niesamowitym atakiem na podającego te nazwiska. I wiem o tym, bo przekonałam się na własnej skórze w momencie, kiedy po jednym z artykułów w warszawskiej gazecie ukazał się sążnisty tekst na łamach polityki, w którym wypowiadały się osoby przeze mnie opisane, między innymi pan Węglarczyk, który w tymże tekście w polityce przyznał się pośrednio, że jest wnukiem Józefa Światło i który stwierdził, że jego upokarza to, że ma się tłumaczyć, co robił, a co nie robił jego dziadek. I ta postawa jest charakterystyczna dla wszystkich osób powiązanych z tamtym systemem. Ponieważ jeżeli mówimy, że ktoś miał w rodzinie taką osobę, jest atak, że jest to haniebne wyciąganie przeszłości, nikt za rodziców nie odpowiada. Adam Michnik mówi, mój brat, to przecież on nie wiedział, co robi, wskazywał ludzi na śmierć. Stefan Michnik, stalinowski sędzia, stalinowski zbrodniarz. Natomiast
Prawda jest taka, że powiązania rodzinne tych osób wpływają na to, co one dzisiaj mówią. Tak już jest, że wychowanie w rodzinie powoduje, że człowiek określone poglądy przyjmuje. I nikt nie jest skory powiedzieć, mój ojciec był zbrodniarzem. Bo często prowadzi takie oświadczenie do tego, że trzeba zadośćuczynić osobom, które zostały pokrzywdzone. A współczesne, obecne władze nie mają na to ochoty. Dlatego też wpływ tych ludzi na to, jak wygląda, jak kształtowana jest opinia publiczna w Polsce, jest ogromny. My tego czasem nie dostrzegamy nawet, bo to są drobiazgi. Ale on jest wielki. Dlatego, że w tej chwili, jeżeli popatrzymy na media, na politykę, na gospodarkę, to tworzą ją ludzie, którzy powinni tak naprawdę milczeć. Milczeć i się nie odzywać. Dlatego, że jak ktoś, kogo ojciec skazywał ludzi na śmierć, może dzisiaj być autorytetem i mówić, że ale ojciec był ideowy. On wierzył w to, co robi. SS-mani w obozach koncentracyjnych też wierzyli w to, co robią. I nikt ich nie usprawiedliwia. Natomiast sytuacja u nas jest taka, że w Polsce, że usprawiedliwia się tych ludzi. I moim zdaniem jest to duży błąd. Mało tego, ukrywa się bardzo starannie te rodzinne powiązania. Ja kiedy pisałam sąsiadów i próbowałam znaleźć informacje na temat rodzin, zajmowało mi to bardzo dużo czasu i okazywało się bardzo często bezskuteczne. Nie było nawet zdjęć. Na przykład zdjęć, nie wiem, Kazimierza Kopela Klejmana, czyli Kazimierza Szymanowicza, Krwawego Kazia. Nigdzie nie było. Ja dostałam to zdjęcie przypadkiem ze Szwecji od osoby, która przeczytała moją książkę i która przypadkiem, zupełnie sytuacja, historia niesamowita, ale nie o to chodzi, je posiadała. Natomiast nie było nigdzie też żadnych informacji o rodzinach tych osób. Nie ma. Po prostu nie ma. Dlatego ważne jest, żeby Polacy musieli sami sobie te informacje odszukać. I wtedy, jeżeli będą oglądali wiadomości tej czy innej telewizji, brali do ręki tę czy inną gazetę, to może zrozumieją, dlaczego one w ten czy inny sposób rzeczywistość dzisiejszą komentują. Dziękuję. Drodzy Państwo, tak się umówiliśmy, że ja teraz pozwolę sobie przyznać głos na sekundkę. Postaram się skracać, naprawdę. Drodzy Państwo, ja nawiążę do tego, co mówiła pani Aldona. I jeden taki przykład. Józef Baryła, PRL-owski generał, towarzysz generał. Właściwie trzeba by go nazwać generałem sowieckim, tak jak większość tych, którzy na przykład wprowadzali stan wojenny w Polsce. I teraz sprawa współczesna, aktualna wręcz. Pałac Prezydencki, drodzy Państwo, zaprosił do siebie tychże komunistycznych generałów. Oni są skupieni w tak zwanym klubie generałów właśnie, to się tak nazywa. Jest jeszcze druga sprawa. Ministerstwo Obrony Narodowej w III Rzeczpospolitej podpisało porozumienie z tymże klubem generałów, którego pełna nazwa powinna brzmieć Klub Komunistycznych Generałów, bądź też Sowieckich Generałów, o współpracy. No, czyli to środowisko zostało wyróżnione wśród wielu innych, żeby dbać o naszą pamięć historyczną. Tam są takie zapisy, żeby wspólnie organizować różne uroczystości patriotyczne, żeby dbać o miejsca pamięci. Ja się pytam w tym momencie, czy na przykład Klub Generałów razem z Ministerstwem Obrony Narodowej zadbają o to, żeby pomnik czterech śpiących wrócił na Plac Wileński. Obawiam się, że to będzie właśnie, ta współpraca również będzie dotyczyła tegoż pomnika. Zapewne również
Klub Generałów razem z MON-em zorganizują wielką uroczystość pogrzebową towarzysza generała Jaruzelskiego. Już wcześniej właśnie ta współpraca między tymi dwoma ośrodkami zaowocowała uroczystym pochówkiem innego sowieckiego towarzysza generała, Floriana Siwickiego, który spoczął w asyście kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Obawiam się, że z jeszcze większą pompą będzie nasze państwo chować Jaruzelskiego. Tyle jeśli chodzi o generała Baryłę, klub generałów. Drodzy, przełożony Balcerowicza, dokładnie. Drodzy Państwo, tytuł naszej konferencji brzmi Rola dzieci i wnuków stalinistów w dzisiejszej Polsce. Ja może zacznę od tego, że zanim przejdziemy do dzieci i wnuków, że staliniści jeszcze żyją. Jeszcze niektórzy chodzą po tym padole i mają się świetnie. Nie trzeba daleko szukać. Stalinistą jest przecież wspomniany już towarzysz generał Wojciech Jaruzelski. Przecież jego kariera zaczęła się właśnie w czasach stalinowskich. Wiemy, że wiele zasług ma już w tym okresie, nie mówimy w tej chwili o późniejszych, prawda? Stan wojenny, wybrzeże 70 wcześniej, ale jeżeli się cofniemy jeszcze trochę w historii, to się okazuje przecież, że właśnie w czasach stalinowskich towarzysz generał Jaruzelski zwalczał aktywnie reakcyjne bandy, czyli po prostu żołnierzy wyklętych. Ten sam towarzysz generał był przecież aktywnym informatorem informacji wojskowej, czyli tak na dobrą sprawę sowieckiego, tylko implantowanego na polskie ziemie kontrwywiadu wojskowego. To nie jest przecież wymysł chorej wyobraźni. Są dokumenty na to, że Jaruzelski to jest rzeczywiście TW Wolski. Kolejny przykład. Czesław Kiszczak, żyjący do dziś stalinista. On też ma za sobą piękną kartę pracy dla informacji wojskowej. Piękną, oczywiście mówię prześmiewczo, prawda? Haniebną kartę. Żyje również, drodzy Państwo, wielu pomniejszych stalinistów. Wspomnę tylko kilka osób. Z moich informacji wynika, że bo nie widziałem żadnych nekrologów, że żyje jeszcze w Warszawie Władysław Kochan. Pułkownik Władysław Kochan. Któż to jest taki? To jest wysoki funkcjonariusz, przepraszam, informacji wojskowej, zastępca szefa tejże zbrodniczej sowieckiej instytucji. Żyje i wolna Polska, tak zwana dzisiejsza Polska, nic nie robi z tym faktem. Płaci mu oczywiście wysoką emeryturę. Żyją, drodzy Państwo, również funkcjonariusze bezpieki. Kilka nazwisk. Jerzy Kędziora, słynny niegdyś tak zwany oficer śledczy z strasznej katowni na Mokotowie, z aresztu śledczego przy Rakowieckiej, jak również z tajnej willi bezpieki w Miedzeszynie. Żyje, został co prawda skazany na 4 lata więzienia bez zawieszenia, co jest ewenementem w dzisiejszej Polsce, w dzisiejszych czasach, ale nic z tego też nie wynika, drodzy Państwo, ponieważ Jerzy Kędziora dalej mieszka sobie na warszawskim Brudnie i nikt nie chce wyegzekwować tego wyroku. Nikt go nie zaprosił do odbycia kary. Brudno się o niego upomni. Żyje jeszcze, chodzę na jego proces, który trwa od lat w nieskończoność. Wiktor Leszkowicz. To jest zastępca Józefa
Goldberga, Różańskiego, Oberubeka, Oberkata z Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Jest sądzony. Nasze sądy, co widać po przebiegu rozpraw, nie są zainteresowane, żeby skazać tegoż bandytę komunistycznego. Żyje również Marian Ryba, były prokurator wojskowy stalinowski. Może go znają Państwo z późniejszej kariery, bo on bardzo lubi eksponować to, co robił później, jak on pracował dla Polski. To był człowiek, który przez lata pełnił funkcję prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Ponieważ, jak wypowiedział się w jednym z wywiadów dla Gazety Wyborczej, on zawsze kochał futbol. Jeszcze jedno nazwisko może. To jest również prokurator Zbigniew Domino. Jeżeli Państwo widzieli billboardy w Warszawie pół roku temu mniej więcej, Syberiada Polska. Tam był wymieniony jako autor scenariusza, pan Zbigniew Domino, a to jest również stalinowski, krwawy prokurator wojskowy. Ja bym wolał, drodzy Państwo, żeby w Polsce nie kręcono filmów na podstawie książek tego typu osób, tylko żeby pan Zbigniew Domino był łaskaw opowiedzieć o swojej działalności zbrodniczej w czasach stalinowskich. Ten człowiek nie tylko oskarżał polskich patriotów przed sądami, używając wybitnie kloaczego języka, nazywając oczywiście żołnierzy wyklętych, prawda, zdrajcami, mordercami, bandytami i tak dalej, i tak dalej. On również uczestniczył osobiście w egzekucjach przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Głównie ludzi związanych z tak zwanym spiskiem w wojsku. Tak zwana ludowa władza rozprawiała się w ten sposób z przedwojennym wojskiem polskim, z przedwojennymi oficerami i on asystował, Zbigniew Domino asystował przy strzałach w tył głowy do tych ludzi. Więc ja bym wolał, powtarzam, żeby opowiedział tenże pan prokuratorowi III Rzeczpospolitej o tym. A z takimi filmami to możemy chyba poczekać. Myślę, że jest dużo też innej dobrej literatury na temat Syberii i polskich doświadczeń łagiernych. Z życiorysu Zbigniewa Domino wynika niestety, że ten człowiek niczego się nie nauczył w życiu. On rzeczywiście był zesłany wraz z rodziną na daleką Syberię i na tej podstawie właśnie mamy teraz film Syberiada Polska, ale wrócił do Polski i został właśnie stalinowskim prokuratorem. Ja na ten film się nie wybrałem, zresztą jak na wiele w innych filmów, które się ostatnio pojawiają, na Wałęsę na przykład nie zamierzam się wybierać, bo nie sądzę, że... Nie sądzę, żeby ten film wiele wniósł do mojej wiedzy na temat Lecha Bolesława Wałęsy właśnie, bo Wałęsa ma na drugie imię Bolesław, żeby było śmieszniej. Po ojcu, dokładnie. Drodzy Państwo, tyle jeśli chodzi o żyjących stalinistów. Warto to podkreślić, że oni jeszcze są wśród nas. Oni żyją właśnie nieosądzeni, właśnie z olbrzymimi emeryturami, czyli są doceniani przez nasze dzisiejsze państwo, przepraszam. Wszyscy składamy się na ich świadczenia. Jeśli chodzi o wnuków, o dzieci i wnuków stalinowców, to też może kilka przykładów. No właściwie takim najbardziej oczywistym przykładem jest rodzina Michników. Adam Michnik i jego przyrodni brat Stefan. Oni mieli różnych
ojców. Ojciec Stefana Michnika, tego sędziego wojskowego, o którym mówiła pani Oldonas, został zamordowany jako komunista jeszcze przed wojną w ramach czystek, po prostu w ramach tego samego towarzystwa komunistycznego. Adam Michnik, syn Ozjasza Szechtera, wybitnego działacza komunistycznego, członka Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy. Panowie Michnikowie wychowywali się pod jednym dachem przez wiele, wiele lat w centrum Warszawy, w Alei Przyjaciół tak zwanej. To jest w ogóle takie zagłębie i do dziś zostało zagłębie przyjaciół. I teraz jaką mamy, drodzy Państwo, sytuację? Stefan Michnik mieszka sobie spokojnie w Szwecji, przez nikogo nie lękany. Czasem pojedzie do Stefcia dziennikarz, na przykład Janek Pospieszalski, i zada mu pytanie, jak on się czuje ze swoją przeszłością mordercy, bo to jest człowiek, który ma krew na rękach. Jest tak zwanym mordercą sądowym w świetle polskiego obowiązującego prawa. Instytut Pamięci Narodowej tak określa sędziów i prokuratorów, którzy z pełną świadomością posyłali ludzi do piachu. I Stefan Michnik ma na swoim koncie, nie wiem czy sumieniu, prawdopodobnie nie, przynajmniej kilku żołnierzy wyklętych. Tu są różne szacunki, to prawda, nie, możemy dyskutować na ten temat. Ważna jest zasada, prawda, że on po prostu, wydając wyroki w czasach stalinowskich, celowo uśmiercał przeciwników politycznych. I jak Jan Pospieszalski pojechał do niego do Szwecji, to Stefan Michnik co prawda otworzył drzwi, ale powiedział, że przeszłość jest jego prywatną sprawą. Czyli sądzę, że sumienie nie ruszyło do dziś tego stalinowskiego mordercę. Myślę, że Stefan Michnik może sobie mówić takie rzeczy, tylko nas to nie powinno interesować. My mamy od tego państwo i wymiar sprawiedliwości, żeby takich ludzi na podstawie udokumentowanych dowodów wskazywać. Niestety nasze państwo, jak widać na tym przypadku, nie działa. Kim jest Adam Michnik, wszyscy wiemy, prawda? Człowiek, który współtworzy naszą świadomość. Szczęśliwie robi to coraz mniej skutecznie, ale jednak jest elementem naszego rynku medialnego. I rzecz jasna, drodzy Państwo, Adamowi Michnikowi i temu środowisku nie będzie zależało na mówieniu prawdy o tamtych czasach. Kiedy rozważana była ekstradycja Stefana Michnika do Polski, oczywiście Adam zareagował, tłumacząc rzecz jasna swojego przyrodniego brata młodym wiekiem. On był nieświadomy, on nie do końca wiedział, co robi. Czy jest niewinny? No Adam Michnik postanowił, że stalinowski sędzia wojskowy, morderca sądowy, Stefan Michnik jest niewinny. Powinniśmy się od niego odczepić. Nie nękać starszego pana, tak to się nazywa, prawda? Grzebaniem w życiorysach i nękaniem staruszków. I to jest chyba najlepszy przykład, drodzy Państwo, tego, że u nas w Polsce nie jest normalnie i nie będzie normalnie, dopóki tego typu środowiska będą u władzy, będą kształtować naszą świadomość. Bo to jest to, co one robią, to jest po prostu propaganda. Często mam wrażenie, że to jest wprost propaganda komunistyczna. Jeżeli na przykład czytam Seweryna Blumsteina, który żołnierzy wyklętych nazywa wprost
bandytami. Dokładnie tak samo nasi patrioci byli nazywani po wojnie. Teraz, po 24 latach III RP, słyszymy identyczne słowa o Belgii kłamstwa. Jeszcze może, drodzy Państwo, przykład kolejny na to, jak stalinowcy w dzisiejszych czasach, ich dzieci i wnuki wpływają na rzeczywistość. Opisana przeze mnie w pierwszej części bestii pani Danuta Hibner. Mówiliśmy o rynku medialnym, prawda? Tu mamy Adama Michnika, ale on też był właściwie politykiem i tym politykiem nie przestał właściwie być. To był politykiem Unii Wolności, ale do dziś ma dosyć duże aspiracje polityczne właśnie. Pani Danuta Hibner, zawodowy polityk. Kim jest Danuta Hibner? Danuta Hibner jest córką i wnuczką Ubeków. Ubeków z Niska, małej miejscowości na Podkarpaciu. Józef Młynarski, bo tak się nazywał dziadek Danuty Hibner, był po wojnie szefem sekcji śledczej Niżańskiego Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Śladem Józefa poszedł Ryszard Młynarski. Ryszard Młynarski, ojciec Danuty Hibner. Danuta Hibner właśnie z domu nazywa się Młynarska. I kim był Ryszard Młynarski? Ryszard Młynarski doszedł w tym samym Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Nisku do stanowiska szefa tegoż urzędu. Zachowały się relacje, że obaj panowie bardzo aktywnie prześladowali i przesłuchiwali żołnierzy wyklętych, polskich patriotów. Danuta Hibner w jednym z wywiadów dla Gazety Wyborczej, pytana o swoją przeszłość, odpowiedziała, że jej przodkowie byli w Armii Krajowej. To jest tylko część prawdy. Rzeczywiście jej ojciec był przez moment w AK. Ale swoją późniejszą działalnością, zaraz po 1944 roku, no całkowicie zaprzeczył swojej służbie w AK, no bo właśnie przystąpił do bezpieki. Powiedziała również, pytana o swoją młodość, jak ją wspomina. No, że były pełne stoły, były kotlety, kiełbachy i czekolady. Możemy się domyślać, że dom był raczej zasobny, że nie cierpieli głodu państwo młynarscy. I co się potem dzieje, drodzy państwo? Danuta Hibner, już pod innym nazwiskiem, robi karierę polityczną. Robi karierę polityczną w PRL-u, oczywiście w ramach jedynej słusznej partii, Zjednoczonej Robotniczej, bo już nie polskiej. Następnie w III RP przechodzi do Sojuszu Lewicy Demokratycznej, dochodząc bardzo wysoko, jeśli chodzi o funkcje polityczne, czyli do wysokiego stanowiska w Europarlamencie. Pani Danuta Hibner była komisarzem Unii Europejskiej do spraw czegoś tam, nie pamiętam. Nie za bardzo mnie interesują te eurokratyczne funkcje. Czyli zrobiła karierę po prostu. Da? Takich karier, drodzy państwo, ludzi wyrosłych z tego towarzystwa okupantów, właśnie funkcjonariuszy bezpieki, właśnie stalinowskiego sądownictwa, czy też prokuratury, jest wiele. To jest tylko wierzchołek góry lodowej. Tacy ludzie nami rządzą. Żeby nie przedłużać, oddam może głos teraz kolejnym panelistom. Bardzo proszę, Leszek Żebrowski.
Dzień dobry, dziękuję bardzo. Tylko dopowiem do tego, co mówił Tadeusz, że informacje o Danucie Hibner były w Wikipedii. Gdy odbywała się kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego, te informacje zostały usunięte. Gdy ludzie się dopytywali dlaczego, administratorzy odpowiadali, że to nie ma nic do rzeczy, to jest w ogóle rzecz bez znaczenia, takie szczegóły nie powinny być podawane. Tam też jest stalinizm. Tu pani Aldona i Tadeusz mówili o teraźniejszości, zgodnie z tym, na jaki temat się dzisiaj spotkaliśmy, bo mówimy o dzisiejszej roli dzieci i wnuków stalinistów. Padały konkretne nazwiska, przykłady. Tego jest oczywiście więcej, ale cały czas nie mamy świadomości, jaka jest skala tego zjawiska, ile tego było i skąd to się tak naprawdę wzięło. To nie jest 44 rok, to nie jest PKWN, to nie jest budowa Polski Ludowej i od tego momentu mamy w Polsce stalinizm. To się zaczęło w okresie międzywojennym w II Rzeczpospolitej. Wszystkie nielegalne, konspiracyjne struktury komunistyczne były stalinowskie ze swojej istoty. Komunistyczna Partia Polski i jej przybudówki to jest łącznie 20 tysięcy towarzyszy aktywnych, działających. Z tego około 3 tysięcy to są ludzie na sowieckich etatach, którzy nie pracują, całe swoje zdrowie, całe swoje życie, swoje rodziny, często swoje kobiety, żony, córki oddają we władanie innych towarzyszy i partii, bo takie tam obowiązują zasady. To są ludzie opłacani z sowieckich pieniędzy. Nazywali się funkami. Ta partia i jej przybudówki dysponowała olbrzymią bazą techniczną. Po pierwsze, to technika w partii to było coś innego niż tylko aparat techniczny. Technika to są drukarnie, to są kanały kolportażu, to są kanały przerzutowe towarzyszy z Polski do innych krajów i odwrotnie na nielegalnych dokumentach, na fałszywych. To jest także zaopatrzenie w finanse. Są miejsca, są punkty etapowe, gdzie te fundusze operacyjne są gromadzone i doraźnie można z nich to korzystać. Towarzysze się oczywiście z tego muszą skrupulatnie rozliczać. Już w 20 roku komuniści w Polsce, działający od 19 roku nielegalnie, zdelegalizowani, otrzymali 10 milionów dolarów w złocie od Związku Sowieckiego na swoją działalność. Wyobraźcie sobie dzisiaj partię polityczną, którą zakładamy i dostajemy według tamtej wartości 10 milionów w złocie dolarów na działalność. To byłaby potęga. Aż dziw, że tak niewiele zrobili, mając tak olbrzymie możliwości. Oprócz tego istniały kanały przerzutowe ze Związkiem Sowieckim. To też jest wszystko ta tak zwana technika partyjna. Czyli towarzysze przechodzą do Związku Sowieckiego na szkolenie i później wracają do Polski na zupełnie innych dokumentach niż oficjalnie powinni je posiadać. Towarzysz Gomułka miał nazwisko Kowalski, Bierut był Iwaniuk i tak dalej. Wszyscy oni byli zakonspirowani w konspiracji. Oprócz tego przenosili pieniądze. Są takie zabawne rzeczy. Żona pułkownika Goldberga, zwanego później Różańskim, tak ładnie po naszemu, opisała w swoich niepublikowanych, nieznanych wspomnieniach, że przechodząc ze Związku Sowieckiego do Polski nielegalnie, przenosiła 1000 dolarówki. Gdzie? W odbytnicy. Pecunia non olet. Łatwo było, duży nominał, tylko mówiła, były później kłopoty w banku. No pieniądz cuchnął, ale jakoś tam swoimi kanałami mieli znajomych towarzyszy także w bankowości. Dawało się to zamienić na drobniejsze pieniądze, chociaż to nie był nominał, który funkcjonował przecież normalnie w obiegu, ale takie możliwości mieli. W ramach tej struktury tajnej istnieje także Wydział Wojskowy Komunistycznej Partii Polski i jej przybudówek. To jest dywersja, to jest sabotaż, to są zamachy gwałtowne na funkcjonariuszy państwowych, to jest mordowanie oficerów, to jest dokonywanie zamachów przeciwko wojsku i strukturom państwa. To są akty dywersyjne w 1920 roku. To wszystko trwa do roku 1938, aż ich Stalin wreszcie pogonił, część wyrżnął, resztę przeorganizował. Skala tego jest niewyobrażalna. Te 20 tysięcy funkcjonariuszy jednorazowo partii komunistycznej, a łącznie przewinęło się 2, może 3 razy więcej, w wyborach przed wojną otrzymywali nawet 1 000 000 głosów. To nie była siła bez znaczenia. Oni mieli swoje rodziny, mają swoje potomstwo, dzieci i wnuki. W 1944 roku, przedtem jeszcze w okresie okupacji, ci, którzy są tutaj, tworzą Gwardię Armii Ludową, wojenny PPR. W 1944 roku ci, którzy to są, wyłażą z tego podziemia i zaczynają aktywnie działać.
resztę przyjeżdża ze Związku Sowieckiego, są przerzucani dosłownie ze wszystkich krajów świata. Jedna z funkcjonariuszek partyjnych napisała w swoim życiorysie, że jej ojciec jest działaczem Komunistycznej Partii Nowej Zelandii lub Australii. Nawet nie wiedziała gdzie. W bardzo wielu dokumentach ich można spotkać zapisy. Pod nazwiskiem takim a takim działał w Komunistycznej Partii Wenezueli. Pewnie ich było trzech, ale partia być musiała. Kuba, Meksyk, oczywiście Stany Zjednoczone. Tu się Dawid Warszawski kłania, mógłby nam tu przyjść opowiedzieć o roli tatusia w założeniu Komunistycznej Partii USA i później jego sprowadzaniu na węglowcu sowieckim. Pod węglem musiał uciekać, bo nie miał immunitetu dyplomatycznego. To jest olbrzymia pajęczyna światowa. Bardzo wielu tych ludzi później jest ściąganych także z zagranicy. Czyli ten stalinizm to nie jest coś, co się zaczęło w 1944 roku. Paru jakichś tam idiotów, dzikusów, głupków z lasu, którzy siekierą pracowali jako bandyci, zostało przyjętych do władzy i tak powstała Polska Ludowa. To jest potęga organizacyjna, potęga kadrowa. To są głośne nazwiska do dziś, jeśli nie są zmienione, o których przeszłości tak naprawdę wiemy bardzo niewiele. I teraz, jak zaczynamy od tego końca, czyli od tej genezy stalinizmu, to musimy pokazać, jaka potęga kadrowa, ludzka, zasoby ludzkie są w Polsce Ludowej. Przez partię komunistyczną, czyli przez PPR, PZPR, przewinęło się łącznie ponad 7 milionów towarzyszy, czyli dorosłych, świadomych ludzi. Oczywiście część z nich to były rodziny, ale większość z nich miało jeszcze tych swoich krewnych poza strukturami partii, ale w jakiś sposób afiliowanych, związanych z tym systemem. Do tego mamy aparat bezpieczeństwa publicznego, czyli nie ścisłe struktury urzędów bezpieczeństwa, ale aparat bezpieczeństwa publicznego. To są urzędy bezpieczeństwa publicznego, to jest KBW, tam gdzie towarzysz Zygmunt Maurycowicz Bauman szalał tak, że aż dostał Krzyż Walecznych, tak mu się wojowało z naszym podziemiem. To jest milicja obywatelska, to jest straż przemysłowa, to jest służba więzienna. Łącznie, jednorazowo służy w tym ponad 200 tysięcy ludzi. Przewinęło się dwa, a może trzy razy tyle. Do tego mamy informację wojskową. Kilkanaście tysięcy funkcjonariuszy najgorszej zbrodniczej służby w dziejach Polski Ludowej. Jedynej nie zdekomunizowanej w najmniejszym stopniu struktury po 1989 roku. Oni zmienili nazwę na WSI, przedtem to było WSW i dosłownie się nic nie stało. Tak jak w bezpiece ich trochę popędzili, w innych strukturach, nawet w milicji, to w wojsku nikt tego nie ruszył. Przypomnijcie sobie, kto zarządzał wojskiem po 1989 roku, kto jak później głosował nad tymi służbami i tak dalej. Może państwo wtedy dojdziecie do sedna sprawy. To jest kilkanaście tysięcy oficerów informacji wojskowej, którzy przez pierwsze półtora bodajże roku funkcjonowania nie przyjmowali do swoich szeregów nikogo polskiego pochodzenia. To byli Sowieci albo Żydzi sowieccy, posługujący się w śledztwach, w dokumentacji językiem rosyjskim. Ich nominalny przełożony, Michał Rzymierski, pseudonim Rola, prawdziwe nazwisko Łyżwiński, wydawał rozkazy dla nich w języku rosyjskim i sam własnoręcznie podpisywał to alfabetem rosyjskim. A to nie był człowiek zaboru rosyjskiego, zaboru austriackiego. On rosyjskiego nie znał. Nauczył się. Nauczył się dlatego, że po odbyciu kary więzienia za malwersację w wojsku wyjechał później w latach, na początku lat 30. do Paryża. Tam już byli trzej jego bracia, NKWdziści. On dołączył jako czwarty, takich czterech, jakby ich tu nazwać, naszych, no, czołówka w Paryżu, nasza delegacja, prawda? Dołączył jako czwarty i on tego rosyjskiego się nauczył. Nominalnie jest przełożonym informacji wojskowej, ale faktycznie nie ma do niej praktycznie nic. Nie ma do niej dostępu. I to nie jest wszystko. I jeszcze do tego mamy aparat polityczny w Ludowym Wojsku Polskim. Znowu potężna struktura wojsku. Ludzie w mundurach, obwierzeni medalami, mający stopnie wojskowe, nie są w ogóle żadnym wojskiem. Wspomniany generał Baryła czy Jaruzelski to są przez wiele lat funkcjonariusze partii oddelegowani do wojska i są w mundurach wojskowych. Ale to nie są wojskowi, to nie są żołnierze. Politruk w wojsku nie był, nie jest żołnierzem. To jest partia w wojsku, ubrana na wzór wojskowy, przebierańcy,
żeby się maskować wśród innych żołnierzy. Ale to nie byli ludzie z wojska. I dopiero wtedy widzimy tą skalę. Ludzi, którzy byli związani bezpośrednio, czynnie, często w sposób zbrodniczy, przestępczy, ze strukturami komunistycznymi, ci, których możemy nazwać bardzo dosłownie stalinistami, to jest olbrzymia rzesza. Kto wie, czy na tle tego, co mamy w Polsce, ludzi aktywnych, antykomunistów, świadomych, którzy chcą zmian, czy my nie jesteśmy mniejszością narodową. Narodową w sensie, że świadomi swojej polskości, chcemy coś zrobić dla Polski. Oni, jak słyszą Polska, dostają białej gorączki. Oni wrzeszczą. Najpierw był Związek Sowiecki, a teraz jest Europa. Oni nas do Europy zaprowadzili, oni nam dali, tak jak Miller się chwali. Toż ja wam Europę dał. No, wy niewdzięczni jesteście. On nam nic nie dał, on nam wszystko zabierał. Mając taką skalę, dopiero możemy szukać stalinistów, ich potomków, czyli dzieci i wnuków, dzisiaj we władzy, w mediach, w bankowości. Wszędzie tam, gdzie coś się dzieje, wszędzie tam, gdzie dzieją się rzeczy ważne, wszędzie tam, gdzie jest jakakolwiek władza, oni są pośrodku nas. Nic nie zaniedbali. Pojadą państwo na wieś, pojedziecie do osiedli jakichś tam górniczych, robotniczych, innych, nie będzie ani jednego. Tamtych ludzi nie ma. Oni sobie nie kalali rąk pracą. Oni nigdy nie byli zatrudnieni w tym sensie, że cokolwiek z siebie dawali. Brali, tak, ale nigdy nie pracowali. Ich potomstwo, często tych mułów, takich tych komułów topornych, głupich, tępych, wykształcone zostało za granicą. To nie jest tak, że Polacy, przepraszam, że z Polski nie wyjeżdżano w latach 50., 60., 70., 80. Później już tam trochę w latach 70. ta bariera pękła. Trochę ludzie wyjeżdżali do pracy. Natomiast tamci ludzie jeżdżą po kilkanaście razy za granicę od samego początku, od samego zarania Polski Ludowej. Nie było dla nich żadnych przeszkód. Mają kontakty międzynarodowe. Dostają dewizy na wyjazd, no bo muszą z czegoś tam żyć. Po kursie państwowym. Jaki był kurs? Pamięta ktoś państwo? 4 złote za dolara. Nic tylko jeździć, prawda? Można było i można się było kształcić. To nie jest przypadkiem, że na przykład Włodzimierz Marianowicz Cimoszewicz, premier Polski III Rzeczpospolitej, ukończył stypendium amerykańskie, prawda? Syn pułkownika informacji wojskowej. Gdy kandydował na prezydenta III RP, byli oficerowie Ludowego Wojska Polskiego, którzy pamiętali ojca z WAT-u, Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie jego ojciec był szefem informacji wojskowej, i wyciągnęli to w ulotkach. Niektóre podpisali w lokalnej prasie, zaczęli publikować, co tam się działo, jak wyglądały ofiary. On się od tego wszystkiego odciął. W Gazecie Wyborczej powiedział wprost: tatuś był dobry. Oczywiście, że dobry, jako tatuś tak, ale my mówimy nie o tatusiu, tylko mówimy o wyższym oficerze informacji wojskowej. I wtedy dopiero, jak zdajemy sobie sprawę ze skali stalinizmu jako zjawiska, ze skali zasięgu osobowego rodzin, które tym zostały dotknięte na własną prośbę, bo nikt ich nie zmuszał do tego, żeby zostać pułkownikiem informacji, majorem UB czy majorem KBW, prawda? Sami tam szli, sami robili kariery i te kariery miały podstawy. Oni się musieli zasłużyć. Bauman nie dlatego dostał Krzyż Walecznych jako major KBW, że ten krzyż mu się podobał, tylko za to, że partia uznała, że na polu walki z reakcją wystarczająco mężnie się odznaczył albo zza biurka, wydając rozkazy, żeby mu takie coś przyznać. Dzisiaj, gdy mówimy o kapitule Orderu Virtuti Militari, o weryfikacji tego wszystkiego, możemy po prostu machnąć na to ręką. Przypuszczam, że tamtych jest cały czas więcej niż normalnych ludzi. I to jest nasze nieszczęście, że nawet w tych sferach symbolicznych, w tych sferach, które są newralgiczne dla naszej tożsamości, też nie zostało zrobione nic. Morderca polskiej wsi w Koniuchach w styczniu 1944 roku, Genryka Zimanas, czyli Henoch Zeman, był szefem Komunistycznej Partii Litwy, czy jakimś tam zastępcą. Wtedy, dokonując tej masakry, był sowieckim partyzantem. Po wojnie Polska Ludowa odznaczyła go Orderem Virtuti Militari. Nawet do jego akt nie można zajrzeć, bo są poufne, to są dane osobowe. To jest nieeuropejskie grzebanie w życiorysach. O pozbawieniu tych ludzi orderów nie ma mowy. Staliniści są tym obwieszeni. To są kluby generałów, ale także są te wszystkie towarzystwa, właśnie towarzyszy wirtutowców i towarzyszek wirtówek chyba, nie wiem jak ich nazwać.
Może to tak się przetłumaczy. Nie chcę tego mówić po polsku. Mając naokoło nas stalinistów wszędzie, poruszamy się po grząskim gruncie. Gdy zaczynamy coś na ten temat mówić, zaczynamy coś robić, to się zaczyna antysemityzm, ksenofobia, zoologiczny antykomunizm, nieeuropejskość, same paskudne rzeczy, po tym wszystkim, a teraz ostatnio jeszcze faszyzm, że powinniśmy się zapaść tak naprawdę pod ziemię. Ale my musimy to badać. Nie mówić ogólnie, są staliniści. Tu jeden stalinista, drugi, trzeci, czwarty. Mierzyć, liczyć, łapać ich, jak uczeni łapią różne muszki, motylki i liczą, znakować. Niech mają te chipy, niech się świecą na ulicy, żebyśmy widzieli, z kim mamy do czynienia. Bo człowiek przechodzi... Człowiek przechodzi, ociera się i nie wie o kogo, i nie wie, co z tego na nim zostanie. Na początku lat 90. takie badania rozpoczynaliśmy. Zaczynaliśmy szukać, zaczynaliśmy o tym mówić. Ponad 20 lat temu, w kwietniu 1993 roku, w polskim Sejmie Antoni Macierewicz zorganizował konferencję o dekomunizacji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, tej dawnej strefy sowieckiej, czyli w barakach obozu komunistycznego. Tam były referaty ze Słowacji, z Węgier, Bułgarii, z Polski, różne, ale wszystkie dotyczyły spraw bieżących. Ja miałem referat właśnie o tym, o czym mówimy dzisiaj, o trzech pokoleniach ludzi UB. Co było przed wojną w II Rzeczpospolitej i podczas wojny, co było później w Polsce Ludowej, jak ci ludzie wylądowali, jak się urządzili, albo ich dzieci w III Rzeczpospolitej. Proszę Państwa, przez wiele lat bardzo wiele osób, które znałem, ceniłem, miały do mnie pretensje. Jak można tak ludzi opisywać? To jest niegodne czepiać się za dzieci, za ojców. Ale ja pytałem, czy oni się od tych ojców, od tych dzieci odcięli? Czy oni nie mają z nimi nic wspólnego? Czy nie mieszkają w tej Alei Przyjaciół, w tych samych gmachach? Czy nie korzystali z ich olbrzymich rent, emerytur partyjnych, nie korzystali z ochrony w latach 70., 80., z nazwisk. To, że pewne instytucje opozycyjne powstawały na ulicy Rakowieckiej, nie w więzieniu, ale obok, u wysokich funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa. To było tajemnicą w tamtych kręgach. Na zewnątrz to nie wychodzi, ale wiadomo, tam nie będzie rewizji, tam nie przyjdą z pałkami, zwykli tacy zomowcy nie pobiją, nikomu krzywdy nie zrobią. Było bezpiecznie. To jest mniej więcej to, co ujawnił Adam Michnik w rozmowie z takim człowiekiem, który bardzo lubi dzieci głaskać, Daniel Cohn-Bendit, jeszcze chyba w końcu lat 80. On mówi, że on nie czuł wtedy tego nacisku, oni się nie bali, po prostu nie bali się tego, żeby być w opozycji. W latach 60., 70. Proszę Państwa, to było tak, że ludzie, którzy przeszli piekło stalinowskie, więzień, obozów, Syberii, wracali, to byli zamknięci w sobie. Nie opowiadali tego w rodzinach. Robili wszystko, żeby odciąć własne dzieci i własne wnuki od przeszłości. Mówili, lepiej, żebyście nic nie wiedzieli, to będzie wam w życiu lżej. Nie bardzo wierzyli, że to się w ciągu ich życia czy następnego pokolenia zmieni. Był powszechny strach. Jak człowiek coś robił, to z góry, z założenia się bał, bo czuł ten oddech stalinizmu na plecach. Złapią, zmasakrują, albo zabiją, albo przyjdą, będą męczyć rodziców. To może lepiej się nie angażować. A tam Adam Michnik mówi, my się nie baliśmy. Ale czego oni się mieli bać? I kogo się mieli bać? Ludzi honoru nie można się bać, bo to są ludzie, którzy wyciągną pomocną dłoń, pomogą założyć gazetę, pomogą przeistoczyć Polskę Ludową w III Rzeczpospolitą, gdzie wszystkim będzie dobrze, nam i wam, ale wszystkim w tym małym znaczeniu, ograniczonym kręgu. Natomiast wracając do źródła, do tematu, do roli i dzieci, jak zdajemy sobie sprawę, że tyle tego było, jak zdajemy sobie sprawę, że oni są praktycznie wszędzie, to mamy do tego dwa podejścia. Pierwsze powinno być takie, dzieci czy wnuki za rodziców czy za dziadków nie odpowiadają. To jest prawda, w żaden sposób nie odpowiadają. Poza Polakami, bo Polacy odpowiadają zawsze za wszystko, za swoich przodków, za winy niepopełnione, to tak. Natomiast w tamtych kręgach tego nie ma. I formalnie tak powinno być. Nie powinniśmy się czepiać do kogoś, że miał w rodzinie
stalinowca czy stalinówę, jeśli sam jest inny, sam do tego nie nawiązuje, sam się z tym nie obnosi. Co więcej, zawsze albo pytany, albo samoistnie od tego się odcina, że nie chce mieć z tym nic wspólnego. Taki ma bagaż przeszłości, rodziny sobie nie wybrał, ale sam taki nie jest, nie akceptuje tego i z zasobów tamtego systemu nagromadzonych przez taką rodzinę nie korzysta. Tylko pokażcie mi przykłady, ilu z nich wyszło po 89 roku i powiedzieli: stalinizowałem, jestem z rodziny komunistycznej, akceptowałem to, brałem w tym udział, lub ich dzieci. Wychowałem się w takim domu, wiedziałem o wszystkim, albo teraz się dowiaduję. Nie chcę mieć z taką przeszłością nic wspólnego. Chcę zrobić coś dobrego. To jest syn Hansa Franka, prawda? Franciszkanin. Odciął się. To mamy także nieliczne wprawdzie przykłady, ale mamy w Polsce pojedynczych osób, o których wiem, które z tą przeszłością rodzinną zerwały i tego nie kontynuują. Ale my mówimy, nie wiem, o milionie ludzi, czy o 2 milionach ludzi. To gdzie jest reszta? Właśnie reszta jest wokół nas. Reszta prowadzi nas ku Europie. Reszta organizuje nam pranie mózgów. I co więcej, tam, z tamtych kręgów pochodzi to, co robiono od 1944 roku na wielką skalę. Wtedy przymusem, bo na przykład Tadeusz Kroński, taki marksistowski filozof, mówił studentom: my wam kolbami karabinów bijemy marksizm do głowy. Czyli Gazeta Wyborcza nie wbija nam tych treści kolbami karabinów, ale wbija nam zupełnie inaczej. Każdy, kto odstaje, nie pasuje, faszysta, nacjonalista, nie wiadomo kto. Jeśli oni się nie odcinają, to my musimy grzebać po nieeuropejsku w ich życiorysach. Musimy badać to zjawisko i musimy opisywać. Wtedy w ludziach, w tych trzech pokoleniach ludzi UB, podałem przykład Gazety Wyborczej. Ilu tam ludzi jest z rodzin KP polskich przedwojennych, z rodzin ubeckich, informacji wojskowej. Oczywiście to było tylko przemknięcie się po powierzchni zjawiska. Nie mamy dostępu do wiedzy. Nie wiemy wszystkiego. Oni sami bardzo niechętnie to ujawniają. Chyba wtedy, kiedy by musieli, inaczej nie. Sami o tym nie mówią. Ale jest to rzecz do zrobienia, lepiej lub gorzej. Pierwsze informacje o aparacie bezpieczeństwa publicznego, o obsadzie personalnej ukazywały się na początku lat 90. Wtedy tak zwani nasi przystępowali do tego z oburzeniem. Jak można? Nie można o tym pisać. To jest obrzydliwe. Dlaczego obrzydliwe? Jeśli badaliśmy strukturę informacji wojskowej czy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i pisaliśmy o towarzyszach pochodzenia żydowskiego, to były informacje czysto naukowe, techniczne. Jak można nie gromadzić tego typu wiedzy? Jak można mówić o przestępczej, zbrodniczej służbie, nie wiedząc, kto ją organizował i kto w niej służył? Wtedy wydawało się, że to było kilka, może kilkanaście procent funkcjonariuszy pochodzenia żydowskiego. Później, dzięki badaniom profesora Szwagrzyka w latach 90., koniec lat 90., początek 2000, okazało się, że zaledwie 2/5 stanowisk kierowniczych w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego i podległych strukturach, od zastępców naczelnika wydziału w górę, było pochodzenia żydowskiego. Zaledwie 2/5, prawie 40%. Cała reszta już nie. Tylko ta cała reszta to też nie byli towarzysze polskiego pochodzenia. Tak jak tu była żydokomuna, to cała reszta nie była tą hamokomuną, tymi moczarowcami i innymi. Tam wśród nich jest jeszcze kilkanaście procent towarzyszy sowieckich, pochodzenia rosyjskiego, ukraińskiego, białoruskiego, są także Niemcy. I się okazuje, hamokomuna była mniejszością w MBP. Ich było mniej. Dlatego te wszelkie rozliczenia, wszelkie wrzaski na ten temat są tłumione, że nie można o tym wszystkim mówić. Jak nie można? Po prostu trzeba. To są podstawowe informacje, takie czy ktoś był wysoki, czy był niski, czy był starszy, czy był młodszy. Argumenty z drugiej strony padają przeróżne. Tu była mowa o Stefanie Michniku. Jego brat go broni, że nie można tak do tego podchodzić, bo on młody był. No to teraz jest stary, też do niego podchodzą i też są potępiani, że jeżdżą mu tam, spokój zakłócają. To przepraszam, to kiedy można? Czy ten moment już minął, przegapiliśmy? Nie, zawsze można. Trzeba im to przypominać, trzeba im to wypominać, bo to jest nasza bardzo niedawna przeszłość. Polska za stalinizm zapłaciła straszną cenę. Po pierwsze w czasie okupacji. Lata 39-41, okupacja Kresów.
Wojna na Kresach, niewypowiedziana, ale przecież toczyła się. Bandy sowiecko-żydowskie, białoruskie, ukraińskie na Kresach od 17 września. To jest zamordowanie od kilku do kilkunastu tysięcy ludzi w sposób niezwykle okrutny. Żołnierzy, oficerów, nauczycieli, policjantów, działaczy politycznych, funkcjonariuszy aparatu państwowego. To wszystko był element do wymordowania, do obezchołowienia. Ludzie, którzy w tamtych bandach sowieckich wtedy byli, niektórzy z nich żyją jeszcze w Polsce, utytułowani, znani, z pięknymi nazwiskami. Jeszcze by państwo nie uwierzyli, kto, bo mają późniejsze zasługi. Gdy jeden z nich został gdzieś tam wytknięty w internecie po nazwisku, co robił, to się odciął, że jakieś wariaty, jakieś oszołomy wyciągają coś, co kiedyś napisałem. No i co? Tak się wtedy pisało. Ale ci ludzie, którzy zginęli 17 września i w dniach następnych, zginęli naprawdę. I o nich zapominamy, bo później było już tylko jeszcze gorzej. To jest nawet do kilkunastu tysięcy ofiar. Następnie jest sowiecka okupacja na Kresach do 1941 roku. Okrutna, obrzydliwa. Mordowanie na miejscu, wywózki na Syberię. Mordowanie wtedy, jak wchodzą Niemcy w czerwcu 22 czerwca, dobrze, 41 roku, przepraszam. Jak wchodzą Niemcy na te tereny, Sowieci ewakuują więzienia, areszty. Nie wszystkich są w stanie ewakuować. Mordują kilkadziesiąt tysięcy ludzi na miejscu. Całą resztę wypychają głęboko na Syberię. W tych kolumnach pieszych ci ludzie są dalej mordowani. Osobiście znałem człowieka, który został rozstrzelany w takim transporcie pod Ilchumeniem. Major Władysław Bruliński, późniejszy szef Biura Informacji i Propagandy Okręgu Białostockiego Armii Krajowej. Siedział w więzieniu, złapany przedtem przez Sowietów. Intensywne śledztwo, nie został zamordowany. Nie zdążyli. Pędzili go i pod Ilchumeniem zobaczył, że jest okazja. Wyskoczył z kolumny w krzaki. Dostał postrzał z tyłu w głowę. Na szczęście był to tylko postrzał po kości, zerwało mu skórę. Pokrwawiony, rzucił się w te krzaki, uciekł, zdołał. Doszedł na piechotę do Polski, okupowanej już terenów Białostoczyzny na piechotę. Ale tą szramę miał na zawsze. To byli świadkowie historii. Oni o tym mówili. Ich można było zobaczyć, dotknąć, ale nie było na ten temat żadnych informacji. W PRL-u nie było takiej wiedzy. Tego nie było w szkole. Pan Domino, towarzysz Domino, nie pisał wtedy takich powieści, nie robiono z tego filmów. To była wiedza częściowo tajemna. Później jest cały ten okres do 1944-1945 roku okupowanej Polski, gdzie jest podziemie komunistyczne, które rzekomo wysadziło Niemcom wszystkie pociągi, zniszczyło wszystkie mosty, zestrzeliło wszystkie samoloty i zniszczyło w walkach bezpośrednich wszystkie niemieckie dywizje pancerne. Tu się proszę nie śmiać. W jednym okręgu Gwardii Ludowej, radomskim, towarzysz major Stefan Skwarek, szef Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w swoim doktoracie, napisał, że siły Gwardii Ludowej związały walką w tym okręgu i zniszczyły 18 tysięcy funkcjonariuszy niemieckich. Cały aparat okupacyjny w GG to było 18 tysięcy, czyli 16 tysięcy, czyli łapali jeszcze ich gdzieś na zewnątrz. To była skala absurdu i kłamstwa. Ale to nie było tak, że oni byli nieczynni. Oni chodzili cały czas po lesie, strzelali, mordowali, współpracowali z Niemcami, wydawali ludzi do gestapo. To są przerażające dokumenty. I co z tego? Jest Aleja Armii Ludowej? Jest. Były propozycje w Radzie Warszawy wielokrotne, żeby zmienić ulicę. Co ostatnia argumentacja jaka była? No oni też walczyli z Niemcami. Brali udział w Powstaniu Warszawskim. W związku z tym niech ta aleja im zostanie. Oczywiście. Brali udział w Powstaniu Warszawskim. Te dokumenty też są opublikowane. To jest jedyny plan operacyjny stalinistów w podziemiu w Polsce. W 1943 roku pion wojskowy, czyli bojowy właściwie, Gwardii Armii Ludowej, miał opracowany jeden plan tylko. Cała reszta nie istniała. Ich to nie obchodziło i nie byli do tego zdolni. Ale przedwojenny oficer, komunista Stanisław Skrypi, którego ulica do niedawna była na Żoliborzu, szkoła była jego imienia do niedawna na Żoliborzu, a do dzisiaj na budynku, gdzie mieszkał, jest tablica jemu poświęcona, opracował plan operacyjny. Jak zdobyć Warszawę, jak siły reakcyjne rozpętają powstanie. To jest na papierze, zatwierdzone przez ówczesne KC PPR.
Ten plan zakładał, że mamy siły dwóch wrogów w Warszawie. Faszysty niemieckiego i faszysty polskiego. Jak reakcyjni rozpoczną walkę, to my nie wikłamy się w walki z Niemcami. Jesteśmy za słabi. Nie stać nas na to. To jest niepotrzebne. Walimy do reakcyjnych, ile tylko wlezie. W tych pierwszych godzinach walk będzie to możliwe, bo się nie dopatrzą. Później będzie nam trudniej. Pytam, ile ofiar 1 sierpnia, które padły ze strzałami w plecy czy z boku, to są ofiary terroru komunistycznego już wówczas. Też stalinowców przecież, bo to byli stalinowcy. Czyli następna ta hetakomba ofiar to jest okres okupacji, podziemia. I przychodzi 44 rok od Kresów, od stycznia, później aż do 45, gdy Armia Czerwona posuwa się na zachód, zdobywa kolejne tereny i władza komunistyczna już jawnie, bezpośrednio obejmuje władzę. Z oddziałów Gwardii Armii Ludowej ujawniają się NKWDziści. Oni już podczas okupacji w swojej dokumentacji mają. To są często dzisiaj śmiesznie, jak się czyta te dokumenty, ale powinny wywoływać grozę, gdzie dowódcy oddziału składają życzenia przewalenia się ustroju burżuazyjnego w Polsce i podpisują taki, taki, taki plus komisarz NKWD oddziału. Oni te funkcje mieli przygotowane. Ten aparat stalinowski już był. I po 1944 roku, jak obejmują w Polsce władzę, terror po okupacji niemieckiej może nie jest aż taki, ale jest być może nawet bardziej bolesny, bo dobili resztę polskiej inteligencji, dobili resztę polskich elit. To jest 5000 wykonanych kar śmierci, które orzekały głównie wojskowe sądy rejonowe. To jest ponad 20000 ludzi zamordowanych w śledztwach, w aresztach bez sądu, którym nie postawiono aktu oskarżenia, którzy nie stanęli przed sądem. To są ci, którzy zginęli w obławach, pacyfikacjach, łapankach, prowokacjach. To jest kilkadziesiąt, może grubo powyżej 100000 ludzi. Tego nie wiemy, bo polskich ofiar nikt nigdy nie liczył. Instytut Yad Vashem wylicza sobie każdego Żyda, co do sztuki z wojny. Są tak genialni, potrafią policzyć. A my nie wiemy, dlaczego. Nikt tego w Polsce nie robił, nie było dostępu do dokumentacji. Są archiwa w Polsce, nigdy przez nikogo nie ruszone, które czytając dzisiaj wywołują jeszcze łzy, bo tak to wygląda. 47 rok, kolejna amnestia i sołtys ze wsi pisze do Powiatowego Komitetu Partii prośbę, czy możemy już, bo jest teraz zmiana, czy możemy ekshumować ofiary egzekucji, których dokonały grupy operacyjne na naszym terenie. I jest lista, wiek od 2 lat do 80 kilku, po kilka, po kilkanaście godzin, że ofiary zostały zagrzebane pod lasem, to my chcielibyśmy je ekshumować i pochować na cmentarzu. I prosimy wysoką partię o takie zezwolenie. Ile jest takich dokumentów? W jednorazowych egzekucjach komuniści mordowali po kilkaset osób. To jest ta skala ofiar. Ci ludzie przecież nie spadli ze schodów. Sami się nie pozabijali. Mordercy są pośród nas. Ich dzieci bronią stalinizmu. Dlaczego? Po pierwsze, nie zrównywać tego z tym, co robili Niemcy, bo tamto byli faszyści, zbrodniarze, reakcjoniści, wszystko co inne. I Holokaust. Tak, a tu nie ma mordowania Żydów. Tu oni są po drugiej stronie. Jak wyciągamy, że funkcjonariusze pochodzenia żydowskiego w okresie stalinowskim odgrywali szczególną rolę, to natychmiast jesteśmy antysemitami. Natychmiast jesteśmy faszystami. Natychmiast jest wszystko, co najgorsze. Nie ma dyskusji i nie będzie dyskusji. Nie liczcie państwo na to, że oni tu przyjdą, usiądą i powiedzą, no dobrze, rozmawiajmy poważnie. Wy strzelaliście do nas, my strzelaliśmy do was. Może przyjmiemy kryterium kto kogo, kto więcej. Aż takie kryterium jest bezprawne, bo jedyne kryterium, jakie obowiązuje, to jest kryterium moralne. Kto miał prawo się bronić, a kto atakował. Gdy w filmie Odkryć prawdę pani Eliny Czerniakowskiej, który 7 lat jest pułkownikiem, ja opowiadałem o przeszłości profesora Leszka Kołakowskiego i mówiłem o tym, że on jeździł na tak zwane bandy, uzbrojony, jako uczony komunistyczny, młody marksista. Ona znalazła cytat filmowy, znalazła zapisy rozmowy Leszka Kołakowskiego z jakimś drugim stalinistą o gębie, nie chciałbym takiego człowieka spotkać w okresie stalinowskim bezpośrednio naprzeciwko siebie,
opowiadają, ty miałeś Parobellum, nie? No, a ty miałeś Nagana, ta, no, myśmy tam jeździli, oni do nas strzelali, opowiadają sobie. Dwóch starych za przeproszeniem dziadów. Ja wiem, że to jest określenie uwłaczające, ale w tym przypadku nie powiem no, eleganckich starszych panów, prawda? Oni rozmawiają o tym, co robili wtedy. Oni do nas strzelali. Tamci ludzie bronili swojego życia, swoich rodzin, bronili własności, bronili wolności. Oni się bronili. Napastnikami byli ci stalinowcy. O tych wymordowanych wiemy bardzo mało. Ekshumacje mają być wstrzymane, bo to kosztuje, prawda? Nie stać nas na to. A tacy jak Kołakowski, jak Bauman, jak inni mieli być i są noszeni na rękach. Mam spotkania w Polsce, w terenie. Pytam się młodzieży, bo taka przychodzi. To dzisiaj to jest ewenement, ale tam na tych spotkaniach w kraju to są ludzie 20-25-letni. To cieszy. Pytam, jakie znacie dzieła towarzysza profesora Leszka Kołakowskiego? Chociaż jeden tytuł. Nie wiedzą. To jest i źle, i dobrze. Źle, no bo powinni coś wiedzieć. Ale dobrze, bo ich to w ogóle nie interesuje. I oni mówią wprost, a co nas to obchodzi Kołakowski jakiś tam? Bardzo dobre podejście. Ci, którzy powinni wiedzieć, co się dowiedzą, będą o tym wiedzieć i będą o tym przypominać, co on napisał. A cała reszta ma prawo zapomnieć, bo nic wielkiego nie stworzy. Jeden z wybitnych polskich socjologów, profesor Adam Podgórecki, nieżyjący już niestety, który karierę naukową musiał kontynuować na Zachodzie. W Polsce nie było dla niego miejsca. To nie była emigracja 68. Prawdziwych uczonych wypędzano cały czas. Uczony uczelni amerykańskich, angielskich, jego publikacje wychodziły w wielu językach. Pod koniec swojego życia przyjechał do Polski. W jednym z wywiadów mówi tak. Ja nie rozumiem, za co wy takich ludzi jak Kołakowski honorujecie Orłem Białym. Za co? To jest człowiek, który przedtem pisał coś o marksizmie na tak. Wyjechał tam, za granicę, zaczął pisać to samo, tylko tam, gdzie było tak, wstawił nie. I się zrobił wielki uczony. I za to dajecie Orła Białego? Ale tak to rzeczywiście wygląda. Te wszystkie ich sławy, te wszystkie ich autorytety, odarte z tej skorupy propagandowej, będą jak ten nagi król. Będą stali tak, będą się trzęśli i będą prosili, nie patrzcie, bo nam jest wstyd dopiero wtedy. Musimy ich obnażać, oczywiście nie fizycznie, lepiej nie, ale politycznie i jeśli chodzi o ich kariery naukowe czy pseudonaukowe, kariery partyjne, kariery w mediach, w kulturze, w sztuce, powinni być obdzierani z tego wszystkiego i powinni być pokazywani. To nie to, że Wajda zrobił film o Wałęsie, bo to nie jest wszystko. Musimy mówić, że zrobił reżyser, który był członkiem partii komunistycznej przez wiele lat, prawda? Który funkcjonował jako maskotka tego reżimu. Był ulubieńcem. I dopiero wtedy ktoś taki robi film zgodnie z zapotrzebowaniem, zgodnie z życzeniem. Prawdziwe filmy o Wałęsie będą. Przypuszczam, że o Grzegorz już palcami przebiera. Prędzej czy później te filmy powstaną. Prędzej czy później biografie tych ludzi, o których mówimy, tych najważniejszych, powstaną, bo już powstają. Prędzej czy później to zjawisko stalinizmu w Polsce, roli dzieci i wnuków opiszemy. To się już zaczęło. Pękły pewne bariery. Przestajemy się bać. Zaczynamy o tym mówić. Samo to, że dochodzi do różnych konferencji tego typu, jest znakiem czasu. Lat temu, 10 czy 15, byłoby to niemożliwe. Wpadłaby to bojowa Antify, która uzbroiłaby się w lokalach niekoniecznie krytyki politycznej, może nawet jeszcze lepiej, i zrobiłaby z nami porządek. Nas tu byłaby garstka zastraszonych, a oni z tymi pałami przyszliby jeszcze przedtem, idąc przez Nowy Świat, robiliby to, co podczas Marszu Niepodległości. Z ręką nie pokażę jak, krzyczeli Auschwitz, prawda? To jest tamta strona. To nie jest lewactwo. To nie są młodzi komuniści. To jest dalszy ciąg nazizmu, tylko czerwonego. To się niczym tak naprawdę nie różniło. Co nam w tej chwili grozi? Staliniści wygrali. Ich dzieci i wnuki osiągnęły coś niebywałego, coś fenomenalnego. Nie ma żadnych rozliczeń. Nie przez 20 kilka lat nie dopuścili do tego, żeby rozliczyć. Żeby o tym mówić publicznie, żeby o tym pisać. Ci, którzy próbowali, gdzieś tam zaczynali, to był margines gdzieś w niszy, to było wyśmiewane, tłamszone, z takim się nie rozmawia, tego się nie cytuje, o tym się nie przypomina. Byli górą, ale te czasy się kończą. Natomiast jest jeszcze coś gorszego.
Oni dokonują nad nami permanentnego sądu. To oni grzebią nam w sumieniach. To oni mówią, zobaczcie, jacy jesteście źli, ile wy macie na sumieniu, ile wy macie jeszcze do przyznania się. Doktor Alina Cała z Żydowskiego Instytutu Historycznego, której przeszłości rodzinnej nie znam, ale przypuszczam, że jabłka jak padają, to na ogół jabłonki, więc to tam zasięg nie jest duży. Powiedziała w Rzeczpospolitej w 2009 roku, czyli nie tak dawno, że Polacy są w jakimś sensie odpowiedzialni za śmierć wszystkich 3 milionów Żydów. Nie wiem dlaczego nie 6, bo to by jeszcze ładniej wyglądało. Co się dzieje w kraju, gdzie ta osoba jest na państwowym etacie, pobiera uposażenie, świadczenia z naszych podatków? Normalnie to powinna być jakaś demonstracja, ostracyzm. Coś się powinno z tym dziać. Była demonstracja pod Żichem, w jej obronie, przeciwko tym czarno-secinnym siłom, faszystom, którzy jej tam coś wypominają, że ona to mogła. Można w tej chwili jeszcze w Polsce jawnie takie rzeczy głosić. Inni uczeni z tego samego zakresu wypisują rzeczy, że polscy chłopi zamordowali 150, 300 tysięcy, może 600 tysięcy Żydów. Niedługo nie starczy ofiar, żeby wszystkim tych obdzielić. Nie będzie w tym problemu, bo doksięguje się parę milionów więcej, zaksięguje się, że o liczbie ofiar nie wolno dyskutować, tak jak jest w wielu krajach, gdzie są już ustawy zabraniające na ten temat informacji i już, i będzie po sprawie. Ale najgorszą barierą dla nas w tym wszystkim to był strach. To, że baliśmy się wychodzić z tym publicznie. Ci, którzy wychodzili, byli tak naprawdę sami. Dzisiaj jest odwrotnie. Gdy Adam Michnik zorganizował debatę o faszyzmie, to z niej sromotnie uciekł. Tak samo jak sromotne zwycięstwo odniosła HGW w Warszawie. No fantastyczne zwycięstwo, prawda? Tyle, że sromotne. Ale to jest początek. My straciliśmy 20 kilka lat. Koniec referatu, bo już dostałem. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, zanim zapowiem Grzegorza Brauna, jedno słowo, jeden przykład właściwie. Mówiliśmy o różnych dziedzinach życia, o polityce, o mediach. Może warto na moment zatrzymać się przy wymiarze sprawiedliwości III RP, jak on wygląda. I też powiem to Państwu króciutko na przykładzie jednej rodziny. Był taki pan Roman Kryże, który miał takiego syna Andrzeja Kryże. Roman Kryże, mówiło się o nim, że sądzi Kryże będą krzyże. Mówiło się również, że ten człowiek ma swój prywatny cmentarzyk na Łączce, wspomnianej przez Leszka. I rzeczywiście tenże sędzia wojskowy, on należał do Najwyższego Sądu Wojskowego, był tak zwanym zatwierdzaczem, czyli w drugiej instancji razem z dwoma innymi panami, Kazimierzem Drochomireckim i Leo Lwem Hochbergiem, zatwierdzał wyroki śmierci na polskich patriotów. Tenże człowiek sądził później w tak zwanej aferze mięsnej, 65 rok, skazał Stanisława Wawrzeckiego również na karę śmierci. Kolejna kara śmierci w jego karierze. I Roman Kryże pozostawił po sobie syna, Andrzeja Kryże, który również w III RP robił karierę nie tylko prawniczą, ale również polityczną. Był w pewnym momencie wiceministrem sprawiedliwości. Tenże Andrzej Kryże czy sprawiedliwości, czy niesprawiedliwości, można spytać. Tenże Andrzej Kryże w stanie wojennym też wydawał wyroki na opozycjonistów. Nawet dostało się Bronisławowi Komorowskiemu za udział w pierwszomajowej demonstracji w Warszawie. Jakiś drobny wyrok. No.
Także to nie jest tylko sędzia Tuleya znany nam, prawda? On się stał takim symbolem pewnej kontynuacji również rodzinnej. Prawda? Człowiek wychowany w resortowej rodzinie, Igor Tuleya, dzisiaj orzeka w sprawach również lustracyjnych, przeszłościowych. Takich Tulejów i Kryżów mamy niestety wielu i to jest powód też tego, że niestety nasze państwo nie może sobie poradzić z tym bagażem komunistycznym. Chciałem oddać głos, drodzy państwo, Grzegorz Braun przed państwem. Do tych dwóch rewelacyjnych cytatów, które pani Aldona przytoczyła, one są rewelacyjne dlatego, że uświadamiają, że nie mamy do czynienia z przypadkiem, że to, w czym tkwimy, nie jest efektem biegu zdarzeń nieformatowanych przez decyzje prawne, polityczne. A więc do tych dwóch cytatów chciałbym dodać trzeci, który pozwala nam zauważyć ciągłość tych spraw istotnie od czasów międzywojnia, tak najkrócej szacując, tak jak to Leszek Żebrowski zauważył. Dokument zawsze dobra rzecz, bo możemy konkretną datę zobaczyć. 20 maja 1926 roku. Politbiuro moskiewskie. Komitet Centralny Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii Bolszewików postanawia rozpocząć bezpośrednią kampanię demaskującą Piłsudskiego wraz z jego rządem, zaznaczając, że Piłsudski w rzeczywistości utworzył jednolity front z faszystami do walki z robotnikami i chłopami. Bardzo ważna decyzja, dlatego że to zaraz jest transmitowane przez Komintern, czyli międzynarodówkę komunistyczną, na cały świat. I zatem od 20 maja 26 roku jest jasne, że komuna, że Sowieci, że rewolucja światowa walczyć będą z polskim patriotyzmem pod hasłem antyfaszyzmu. Polscy patrioci to faszyści, na mocy decyzji moskiewskiego Politbiura z maja 26 roku. Uświadommy sobie zatem, proszę państwa, że kiedy wiosną roku 2013 Gwiazda Śmierci z ulicy Czerskiej aranżowała taki sabat antyfaszystowski. Tam odbyła się sesja, przyjechał prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz. Rozprowadzającym w tej dyskusji był sam naczelny redaktor tego organu prasowego emitowanego przez Gwiazdę Śmierci. I stawiano tam pytanie, czy grozi nam faszyzm? Nam tu w Polsce. Więc uświadommy sobie, że nastąpił w tym momencie ostateczny powrót do korzeni, do tych najgłębszych korzeni. Tak? Walka z faszyzmem to jest ta nuta zadana orkiestrze na pudła rezonansowe, copyright Stanisław Michalkiewicz. Ta nuta będzie grana, jak jest grana już w tym sezonie, tak będzie grana w następnych. To być może będzie symfonia nowego wieku. Państwo bierzcie to pod uwagę, dlatego że w Gwiazda Śmierci, jeśli dzisiaj tę nutę poddaje, to pewnie po to, żeby kiedy, czy to 11 listopada tego roku, czy przyszłego, kiedy polscy patrioci będą pacyfikowani, nie bójmy się tego słowa, mam nadzieję, że nie krwawo, mam nadzieję, że nie bardzo krwawo, ale będą pacyfikowani, wówczas w prasie paryskiej, londyńskiej, moskiewskiej i amerykańskiej będzie można przeczytać komentarze, z których będzie wynikało, że nic złego się nie dzieje, bo to tylko przywracana jest demokracja, gdyż hydra faszyzmu podniosła głowę. Tak? I otóż
I otóż to jest ciągłość. Otóż Adam Michnik, późne dziecko Józefa Stalina, nawiązuje do tej tradycji. Tradycja to może jest mylące słowo, to po prostu jest ciągłość pewnych działań operacyjnych. Ciągłość działań operacyjnych. Przygotowałem tutaj dla Państwa fragmenty dwóch moich filmów dokumentalnych, które nie były długie, ale na Państwa potrzeby zostały skrócone do drobnych fragmentów. Dwa takie fragmenty. Chciałbym zilustrować nimi moją wypowiedź, bo odpowiadając samemu sobie na pytanie, jaka jest rola dzieci, późnych wnuków Kominternu w naszym życiu, musiałem sobie najpierw odpowiedzieć na pytanie, jaka jest ich rola w moim życiu. I otóż pokażę Państwu przykład tego, jak zostałem zwiedziony, tak? Jak zostałem wprowadzony w błąd. Krótki wstęp do pierwszej projekcji. Kilkanaście lat temu pracowałem nad filmem Wielka ucieczka cenzora. Proszę z góry o wybaczenie, że to będzie dygresja, która na chwilę odejdzie od wiodącego tematu dzisiejszego spotkania. Pracowałem nad filmem Wielka ucieczka cenzora, którego bohaterem jest, bo film powstał szczęśliwie, Tomasz Strzyżewski, który po kilkunastu miesiącach pracy w krakowskim oddziale, w krakowskiej delegaturze Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, w drugiej połowie lat 70. ujawnił, wyjechawszy szczęśliwie z dokumentami przepisanymi przez siebie po nocach, ujawnił tak zwane zapisy i zalecenia cenzury PRL-owskiej. One zostały później opublikowane. Państwo w większości znacie je lub słyszeliście o nich pod hasłem Czarna Księga Cenzury PRL. Tomasz Strzyżewski był, jest jednym, jedynym cenzorem PRL-owskim i w całym Układzie Słonecznym, który takiego ujawnienia dokonał. Wylądował w Szwecji i tam spotkała go niespodzianka. Sądził, że tam podadzą mu rękę polscy patrioci, którzy na niego w tej Szwecji czekają. Pojawiły się problemy. Ostatecznie Czarną Księgę Cenzury wydaje wydawnictwo Aneks londyńskie, świeżo wówczas utworzone przez małżeństwo Smolarów, Ninę i Eugeniusza. I Czarna Księga jest też... Z jednej strony jest bardzo istotnym faktem w dziejach kształtowania się tak zwanej opozycji demokratycznej, bo jest dokumentem, którym tutaj w Warszawie się posługuje ta opozycja końca lat 70. No a z drugiej strony, bardzo tak praktycznie, jest to akt założycielski tego wydawnictwa Aneks londyńskiego. Eugeniusz Smolar później w epoce transformacji ustrojowej będzie już nie tylko zajmował się wydawaniem książek, ale będzie stał na czele sekcji polskiej BBC przez radio BBC. Bronisław Geremek, inny stalinista, którego tutaj warto przywołać, niech mu ziemia lekko będzie. Na falach tego radia Bronisław Geremek reklamował transformację ustrojową i okrągły stół. Więc pokażę Państwu fragment drugiego filmu. Drugiego filmu, dlatego że kiedy kilkanaście lat temu, i to jest to, co nazywam zwiedzeniem i wprowadzeniem w błąd, jedną z postaci, które wypowiadają się w filmie Wielka ucieczka cenzora, jest Eugeniusz Smolar. I ja, młody, naiwny, do szpiku kości, umówiłem się na wywiad, ten wywiad dostałem i potraktowałem go, wziąłem go za dobrą monetę, tak? Eugeniusz Smolar w tym pierwszym filmie, no tak, pochylał się z troską nad tym Tomaszem Strzyżewskim, że to jest taki trudny przypadek i że on właściwie troszkę tak sam sobie zaszkodził, że tam wylądował na tej emigracji, tak troszkę na marginesie. Minęło 10 lat i tak się zdarzyło, że realizowałem część odcinków cyklu Errata do biografii. Do części z tej części odcinków mogłem wprowadzić swoje tematy. Mogłem zaproponować
temat, bohatera, to co mnie interesuje. I otóż postanowiłem wrócić do sprawy Czarnej Księgi Cenzury i Tomasza Strzyżewskiego, ponieważ w ciągu tych 10 lat odkryło się kilka nowych kart. Kilka nowych kart historii, których istnienia nie byłem świadom, bo być nie mogłem jeszcze w latach 90. I teraz obejrzyjcie Państwo, uwaga, to będzie drugi materiał. Ten materiał zatytułowany Czarna Księga. Tak? Bardzo proszę o cierpliwość, to potrwa parę minut. Towarzyszu Gierek, proszę przyjąć meldunek o zakończeniu budowy warszawskiego dworca centralnego o 33 miesiące przed terminem. Wszyscy mieli świadomość, że komunizm opiera się na przemocy, ale nie wszyscy do końca byli przekonani, jak mocno opiera się na kłamstwie. Tu mój synek jest. On nic nie rozumie, on nie wie, że ja wyjeżdżam za granicę. Była żona, a to ja oczywiście z pąsiskami. No. W marcu, w 77 roku. A tu już idę do wejścia do samolotu, do brat. To wielkie wydarzenie, wiesz, wjeżdża członek rodziny za granicę, na zawód. To ja też myślę, że nikt z nich nie wiedział o tym, co ja mam przy sobie i co mam zamiar zrobić. No. Przedstawiciele emigracji traktowali go jako prowokatora. Także ze względu na to, że był osobą całkowicie anonimową, nikomu szerzej nieznaną, nie posiadającą żadnych związków z ukształtowaną już wówczas opozycją PRL. Ja też się obawiam, że to jest prowokacja. W związku z tym było bardzo ważną rzeczą, ażeby po pierwsze sprawdzić, czy te materiały są, czy on jest autentyczny. Czy materiały są autentyczne? Ja go nigdy nie widziałem, nie spotkałem się z nim. Ja do niego dzwoniłem, ponieważ on nie miał pieniędzy. A poza tym na miejscu byli ludzie, którzy z nim się kontaktowali. Ja ich znałem osobiście, bo im przyjaciółmi wieloletnimi, miałem do nich zaufanie. Oni doszli do następującego wniosku. Materiały robią wrażenie, że są autentyczne. Strzyżewski jest totalnie niewiarygodny. Potraktowano go jak pracownika Urzędu Bezpieczeństwa i dyskredytowano jego rolę. Dodatkowo jeszcze uważał on, iż skrzywiono trochę wydźwięk tej jego księgi, ponieważ wedle jego rozeznania cenzura to nie był sam urząd. Informując o funkcjonowaniu cenzury w PRL, informowałem o wszystkich aspektach, również o tym, że cenzura instytucjonalna, czyli ten Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, był tylko wierzchołkiem góry lodowej. Przecież ten system tak działał, że ci wszyscy decydenci po redakcjach to też byli swoi ludzie. Wszystkie wydawnictwa, wytwórnie filmowe, telewizja, radio były kierowane przez partię de facto i w sensie merytorycznym i kadrowym. Czyli że cała cenzura prawdziwa odbywała się w redakcjach. Odbywała się w instytutach naukowych, w radach naukowych, gdzie nie dopuszczano różnych prac. I to wydanie aneksu według niego tak było ułożone, żeby pokazywać przede wszystkim rolę urzędu, a zamazać udział dziennikarzy, literatów, ludzi kultury, uczonych w cenzurowaniu swoich własnych tekstów. Myśmy po prostu wtedy uznali, że to ani my, ani on nie jest właścicielem tych materiałów. One należą do narodu. I myśmy nie mogliśmy się zgodzić na to, ażeby Tomasz Strzyżewski, a on z tym wiązał daleko posunięte ambicje polityczne i myśmy się po prostu na to nie zgodzili. Jeżeli się znalazł ktoś taki, to zdemaskował cenzurę, to oni chcieli ten fakt wykorzystać, ale w sposób korzystny dla ciebie. Przecież cenzura służyła ich własnemu środowisku, z którego wywodzili się, prawda? Przecież oni zaczęli pracować przeciwko władzy komunistycznej, przeciwko własnym kolegom, dopiero gdy wyemigrowali na Zachód. Strzyżewski pod koniec lat 70. podjął współpracę z Konfederacją Polski Niepodległej,
został jej przedstawicielem w Szwecji, prowadził biuro sztokholmskie KPN-u. Niemniej jednak cały czas toczyć musiał walkę o swoje dobre imię, zmagać się z zarzutami o to, iż był agentem i borykać się z problemami natury finansowej. Tu zapędziło go do KPN-u, do skonfliktowania się w Szwecji na tle pewnego radykalizmu poglądów, które być może były związane z radykalizmem, co się często zdarza, związane jest z tym, że był jakoś tam nieakceptowany, że był jakoś tam osamotniony. W jednym z listów Eugeniusz Smolar prosił Tomasza Strzeżewskiego o przekazywanie informacji na temat Konfederacji Polski Niepodległej anonimowo. Pytanie o intencje. Nie, ja nic takiego nie przyjmuję. Ty mnie pan zaskakuje jakimiś rzeczami. Nie, to jest... nic takiego nie miało miejsca. Eugeniusz Smolar w liście do Tomasza Strzyżewskiego. Prosiłbym o pańską ocenę działalności KPN-u i jego przedstawicieli na Zachodzie. Może to być niepodpisane, jeśli miałby pan wątpliwości co do mojej dyskrecji. Iwan, to jest z którego roku? Zaczynamy troszkę zmieniać charakter tego filmu. Ten film miał być o materiałach cenzury, a teraz zaczyna pan robić film o moich stosunkach z Tomaszem Strzyżewskim. W związku z tym, po pierwsze, to ja musiałbym się zastanowić, czy mnie to w ogóle interesuje, żeby był film o mnie i o Tomaszu Strzyżewskim, bo dla mnie to jest sprawa totalnie marginalna. Strzyżewski zwrócił się do Instytutu Pamięci Narodowej o udostępnienie materiałów na swój temat, a także o przyznanie statusu pokrzywdzonego, który to status otrzymał. Tu są wszelkie informacje, które dotyczą pańskiej osoby, które znajdowały się w ewidencji operacyjnej. Materiały operacyjne służb bezpieczeństwa dotyczące pańskiej antyreżimowej działalności. Sprawa o kryptonimie Cenzor, numer rejestracyjny 50382. Co ciekawe, w Instytucie Pamięci Narodowej nie ma materiałów lub jest ich bardzo niewiele, które wytworzyć musiał Departament Pierwszy. W aktach Departamentu Pierwszego jako tak zwany kontakt operacyjny, kryptonim Korzec, zarejestrowany został Eugeniusz Smolar. Pierwsze słyszę. Pan chyba żartuje. Mam przyjaciół historyków, również z IPN-u, którzy przeszperowali, bo ja nie poglądałem, ale inni, patrząc, sięgając jeszcze wydarzeń marcowych, sięgając mojego więzienia, emigracji, pisząc książki na tematy historii KOR-u czy historii pomocy dla opozycji, przeszperowali te materiały. To jest nieprawda. Ja nigdy nie zostałem zarejestrowany. Co więcej, proszę zwrócić uwagę, że jako członek Zarządu Polskiego Radia złożyłem zeznanie lustracyjne, które nie zostały podważone. Według zachowanych w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej dokumentów, akta kontaktu operacyjnego Korzec zostały przeznaczone do zniszczenia jesienią 1989 roku. To zostało wszystko przebadane. Tego w ogóle nie ma. Różni historycy patrzyli na to. Chcę pana zapewnić, żebym się o tym dowiedział. Co więcej, gdybym się dowiedział, to bym podjął stosowne kroki, żeby oczyścić moje nazwisko. Otóż ja twierdzę, że ten fakt nie ma miejsca. Takich rozmów nie było, takich kontaktów nie było. Po pierwsze, nie ma faktu rejestracji. Po drugie, jest to oburzające, biorąc pod uwagę, że byłem uznawany za jednego z najgroźniejszych przeciwników, jednego z najbardziej skutecznych w działalności. W związku z tym, wie pan, o kim pan robi film, jeśli mogę zapytać? Grzegorzu, jeśli mogę ci na chwileczkę przerwać, to mam pytanie w związku z filmem. Czy ty później rozmawiałeś jeszcze kiedykolwiek z Eugeniuszem Smolarem? Korespondowaliśmy. Pan Eugeniusz Smolar napisał do mnie bardzo emocjonalny w tonie list pocztą elektroniczną. Ja odpisałem, oferując moją uwagę i mój warsztat reżyserski, gdyby kiedyś jeszcze chciał tę historię opowiedzieć w jej pełnym wymiarze. Pokazuję państwu fragment tego filmu, dlatego że mam przekonanie, że on wprowadza nas dość głęboko i wielowymiarowo w istotę problemu.
Tak. Jaką rolę odgrywają dzieci i wnuki Kominternu w naszym dzisiejszym, a więc i przyszłym życiu Polski? Życiu publicznym, ale też i życiu prywatnym. Proszę Państwa, 15 lat temu Eugeniusz Smolar był dla mnie autorytetem w tej dziedzinie, w której się wypowiadał, tak? Założyciel, wydawca emigracyjnego pisma. Nie było, proszę Państwa, w latach 90. Wikipedii, w której mógłbym przeczytać życiorys samego pana Eugeniusza, jego brata Aleksandra i ich taty Grzegorza Hersza Smolara. Prawda? Gdybym... I mamy Walentyny Najdus. Bardzo cię proszę, Leszku, jeśli możesz, bo ty jesteś w tej dziedzinie kompetentny, wygłoś proszę cię taki biogram tej rodziny, żeby nam uświadomić, co to za tradycja. To będzie tylko pół minuty uzupełnienia, bo to jest bardzo ciekawa, bardzo bogata rodzina. Hersz Smolar był szefem Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce do 1968 roku. Następnie z synami Aleksandrem Eugeniuszem wyjechali za granicę. Stary do Izraela, jeden z synów do Londynu, drugi do Paryża, jeden w Radio France International, drugi BBC. Kariery opozycyjne. Natomiast matka, wbrew tej powszechnej opinii, jak się mówi, że w 1968 roku Polacy wypędzili wszystkich Żydów i jak napisała kilka lat temu Gazeta Wyborcza, że to był drugi Katyń dla kultury polskiej, została w Polsce, była specjalistką, wybitną specjalistką od historii ruchu robotniczego. Ukończyła jakieś kursa przygotowawcze w Mińsku Białoruskim w 1940 czy 1941 roku, a po wojnie była profesorem historii na Uniwersytecie Warszawskim. Do ostatnich lat. Nikt jej nie prześladował, nikt jej nie pytał o nic, o biografię, o życiorys. Wiem, że jeszcze był epizod w jej życiu związany z aresztowaniem majora Kontryma. Ale tu nie chcę się wypowiadać, bo nie pamiętam w tej chwili szczegółów. Opowiadał mi autor biografii, że natrafił na takie ślady. To są wszystko skomplikowane rzeczy i wielowątkowe, wielowarstwowe. Hersz Smolar był także szefem propagandy kilku sowieckich zgrupowań partyzanckich na Kresach Wschodnich podczas okupacji. Wydawał jakieś gazetki. Także stalinowska rodzina od początku do końca. Z przodu do tyłu, z boku na bok, od jednego filmu do drugiego. Dziękuję. Jeszcze wcześniej Hersz Smolar działał w Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi. Był jednym z towarzyszy, którzy przekraczali granice tymi kanałami, o których wspominałeś. A po stronie bolszewików zdążył się opowiedzieć już w 1920 roku. Mamy zatem długą tradycję. Długą tradycję dezinformacji. To jest ważne słowo, które wydaje mi się określa część tych zjawisk, które zawdzięczamy obecności w polskim życiu publicznym, takich ludzi, o których, jak się okazuje, ciągle jeszcze za mało wiemy. Ciągle jeszcze za mało wiemy. Dlatego, że ja padłem ofiarą dezinformacji w latach 90., nie przejawiając, jak się okazało, dostatecznego krytycyzmu wobec tego świadka historii, jakim był wtedy dla mnie Eugeniusz Smolar. Zabrakło czujności. Czujności cię zabrakło. Naiwność. Więc to hasło dezinformacja. Teraz powiedziałem, że to w przyszłość wybiega. Dlatego, że mamy tutaj do czynienia już z trzema pokoleniami ludzi walczących z polską suwerennością i dezinformujących świat i Polaków o sytuacji w Polsce. Ponieważ brat pana Eugeniusza, starszy brat, Aleksander, zwany w swoim czasie Alikiem, Eugeniusz w towarzystwie, w kręgu komandosów nazywany Gieniem, po tym jak jednokrotnie raz wyemitowała telewizja ten film, to powiedział ktoś z tego środowiska, strasznie skrzywdzili Gienia, strasznie skrzywdzili. Więc starszy brat Aleksander,
który, jak Państwo orientujecie się świetnie, pełni rolę takiego Michaiła Susłowa w środowisku Gwiazdy Śmierci i Sierot Połni Wolności. Prawda? Jest takim ideolog, który dyktuje trendy na nadchodzące sezony i kiedy publikuje artykuł, to on właśnie stanowi taki punkt odniesienia dla wszystkich pomniejszego płazu funkcjonariuszy frontu ideologicznego. Otóż i on ma syna Piotra, którego tekst na pewno przykuł Państwa uwagę w poprzednim sezonie, ponieważ to na łamach paryskiej prasy, to właśnie jest klasyczne, prawda? W Paryżu piszą po to, żeby potem w Warszawie mogli napisać, jak donosi prasa francuska. Więc pan Piotr Smolar dywagował rok temu bodajże na temat aberracji psychicznej, w jaką popadł. Ja oczywiście parafrazuję, to nie jest cytat, ale taki był tenor, taki był sens tej wypowiedzi, tak się to zapisało w mojej pamięci. Aberracja psychiczna zogniskowana w sprawie katastrofy tak zwanej smoleńskiej, prawda? Więc trzy pokolenia, tak? Hersz, Grzegorz, Walentyna, Aleksander i Eugeniusz i pan Piotr, który niesie w następne pokolenia, w przyszłość niesie ten czerwony kaganek oświaty. A zatem, proszę Państwa, była tutaj mowa o ciągłości kadrowej. O ciągłości kadrowej, bo to też ważne słowo. Nie mamy do czynienia z recydywą, z powrotem do. To jest ciągłość. To jest pełna ciągłość. A więc ciągłość kadrowa, powiedział towarzysz Stalin pewnie nie jeden raz, najważniejsze są kadry, najważniejsi są ludzie, bo możemy mieć satelity, możemy mieć druty kolczaste i karabiny maszynowe, ale najważniejsi są ludzie. I uplasowanie ludzi w takich miejscach, jak na przykład rozgłośnia polska BBC. Na przełomie lat 80. i 90. Gdyby Bronisław Geremek miał do dyspozycji tylko Radio Moskwa, żeby Polaków namawiać na okrągły stół, no to byłoby to mało przekonujące. No ale w porę na szczęście znalazł się pan Eugeniusz w Londynie i chociaż podobno jeszcze jego angielszczyzna pozostawiała to i owo do życzenia, znalazł pracę w BBC i wybił się aż tak, że mógł przyłożyć się do transformacji ustrojowej. Budował również ład medialny w post-PRL-u jako członek zarządu Polskiego Radia, między innymi. Równocześnie budował prywatną rozgłośnię, ale to właśnie są ludzie, którzy tak wielu talentów, którzy mogą jedno, drugie i trzecie, prawda? Więc ciągłość kadrowa, ciągłość operacyjna. Ciągłość operacyjna, to znaczy trust, operacja trust, stworzona, powołana do istnienia, wprawiona w ruch przez towarzyszy Lenina i Dzierżyńskiego, ta operacja trwa. Co było istotą operacji trust? No między innymi, bo to jest wielka operacja, to jest matka wszystkich kombinacji operacyjnych, operacja trust, więc wiele by o niej mówić, ale jeden z aspektów, ano to jest właśnie na przykład tworzenie, nie bójmy się tego słowa, fałszywej opozycji. Fałszywej opozycji. Otóż ta operacja trwa i jak się okazuje, filarami kolejnych etapów rozwoju tej operacji są ludzie, których duchowym ojcem pozostaje towarzysz Stalin. Tak, niewątpliwie. Niewątpliwie. Pan Eugeniusz w Szwecji na tym pierwszym etapie swojej emigracji, no to wydawał z żoną Niną jeszcze podobno jakąś bibułę po prostu trockistowską. Aż przyjechał mądrzejszy, bo starszy Alik z Paryża i powiedział, nie, to już nie ten etap. Przenieśli się do Londynu i tam wydawnictwo Aneks, prawda? Warto śledzić te ciągłości. A zatem ciągłość kadrowa, ciągłość operacyjna, jest trzecia linia ciągłości, proszę Państwa, o której tutaj jeszcze mowy nie było. Ciągłość instytucjonalna. Z wielu punktów miasta stołecznego Warszawy ciągle jeszcze
widać wywijający się imponująco pałac Józefa Stalina, ale to nie jest jeden jedyny pałac, jaki Józef Stalin zostawił po sobie. I teraz przechodzę do drugiego egzemplum, drugiego fragmentu filmu, który chciałbym Państwu pokazać. Jest jeszcze inny pałac, jeden z wielu, ale bardzo istotny, zbudowany przez Józefa Stalina. No nie osobiście, prawda, miał ten człowiek ludzi do wszystkich zadań. Była tutaj mowa o ludziach służb, o ludziach wojska, bezpieki, resortów siłowych, o ludziach aparatu władzy, partii. A zatem można powiedzieć tak po marksowsku, że powiedzieliśmy do tej pory o tej bazie systemowej, tej twardej bazie, fundamencie. Zauważmy funkcjonowanie wnuków i dzieci Kominternu także w nadbudowie, w sferze kultury, rozrywki i przede wszystkim edukacji. Edukacji, przede wszystkim wykształcenie. Wykształcenie, odkształcenie. Otóż zobaczcie Państwo teraz fragment innego filmu z cyklu Errata do biografii, którego bohaterem jest jeden z zapomnianych i pewno dzisiaj przez część z Państwa niekojarzonych z historią najnowszą bohaterów budownictwa stalinowskiego w Polsce, Stefan Żółkiewski. Niech mu ziemia lekko będzie, profesor Stefan Żółkiewski. Ja jestem patentowanym polonistą i w lekturze mojej na Uniwersytecie imienia Bolesława Bieruta we Wrocławiu miałem jeszcze teksty Stefana Żółkiewskiego. To było jeszcze za starego reżimu. Stefan Żółkiewski dożył nowego reżimu, ale był od 1968 roku już na bocznym torze. Fragment filmu, który Państwo zobaczycie, odnosi się do czasów, w których nie tylko nie był na żadnym bocznym, ale był w samym centrum. I to on wyznaczał trendy. Obejrzyjcie Państwo fragment filmu Errata do biografii Stefan Żółkiewski. Jakie mogą być, jakie powinny być granice ograniczania swobody wyboru wartości kulturalnych? To jest najtrudniejsze zagadnienie praktyczne życia kulturalnego. To jest człowiek, który, jestem tego zupełnie pewna, jest na pograniczu genialności. No, powiedziałbym, charyzma, którą uwodził wielu przedstawicieli mojego pokolenia. Stawiał przed nami trudne nieraz zadania i, jakby powiedzieć, uskrzydlał do ich realizacji. W Szczecinie obradował 4. zjazd Związku Literatów Polskich. Troska o rolę nowej literatury w budowie kultury Polski Ludowej to najważniejsze zagadnienie obrad. Na zjazd przyjechali pisarze i delegaci z całej Polski. Jarosław Iwaszkiewicz, Stefan Żółkiewski, Adam Warzyk, Jerzy Andrzejewski. To poczucie, że mamy ogromną władzę, my kilkunastu, że możemy wszystko zrobić. Cała kultura polska leży u naszych stóp i oto my ją ukształtujemy na nowy ład. To Żółkiewski należał do tych kilkunastu, na pewno, czy kilku nawet. No ja go zapamiętałem jako człowieka groźnego wtedy, bo rozprawiał się z nauką burżuazyjną, rzucał gromy na nią, propagował ujęcia marksistowskie. Atak werbalny, któremu byliśmy poddani, równocześnie miał taki akompaniament, to znaczy procesy polityczne z wyrokami śmierci i to wykonywanymi wyrokami śmierci, więc te słowa jak gdyby brzmiały na tle pewnych działań, o których dzisiaj się zapominał, który się nie bardzo bierze pod uwagę, że to się działo równocześnie.
Żółkiewski rzeczywiście nie wyrywał paznokci, nie strzelał w potylicę, natomiast miał za plecami aparat, który był gotów to robić i robił. Problemem państwa okupującego jest to, jak spacyfikować okupowanych. Stosuje się w pierwszym etapie terror, potem ten terror jest jakby trzymany w zawieszeniu, w ukryciu, zastępowany terrorem psychicznym. Warszawa, 1 grudnia 1950 roku. Tajne. Stefan Żółkiewski do Wydziału Nauki Komitetu Centralnego PZPR. Projekt reformy personalnej polonistyki uniwersyteckiej. Dotychczas tradycyjni i obcy nam, choć nie wrodzy bez reszty profesorowie, nie odczuwali dostatecznie silnie nacisku ani ministerstwa, ani organizacji partyjnych, że muszą się przestawić w swej pracy naukowej i pedagogicznej natury marksistowskiej. Profesor Kleiner, 64 lata, nie przestawi się, należy go odsunąć od bezpośredniego wpływu na młodzież. Profesor Pigoń, 65 lat, nie przestawi się, należy go odsunąć od pracy uniwersyteckiej, przy filologicznej pracy edytorskiej będzie cenny. Profesor Wyka, zbliżony do PZPR, bliski marksizmowi. Adiunkt Spytkowski, wrogi, odsunąć od pracy uniwersyteckiej. Profesor Skwarczyńska nie przestawi się usunąć od pracy uniwersyteckiej. To pozornie wyglądało na unowocześnianie polskiej kultury, na otwarcie na Europę, ale przecież oni wiedzieli, komu naprawdę służą. Oni niszczyli polską kulturę, robiąc miejsce dla kultury sowieckiej. Z tajnego planu reformy personalnej polonistyki uniwersyteckiej Stefana Żółkiewskiego. Cały proces odsuwania reakcjonistów od wpływu na młodzież nie może odbywać się chaotycznie, przypadkowo. Musi być jasno określona perspektywa, kto, kogo i kiedy zastąpi na katedrze. Między innymi magistranci Markiewicz, Janion, Drewnowski, Brocka, Łempicka kończą studia, należą do PZPR, w najbliższych latach mogliby rozpocząć pracę samodzielnych wykładowców i otrzymać profesury. Jeżeli chodzi o nas, no to mój Boże, trudno jest mówić o sobie, łatwiej o swoich kolegach, ale nie sądzę, żeby na przykład profesor Żmigrodzka czy profesor Janion zostali profesorami dzięki pozytywnej opinii Żółkiewskiego, tylko dzięki temu, co sami rzetelnie w tym czasie zrobili. Są to wielkie nazwiska przecież. I oczywiście nie jako marksistki. Przecież Silis przechodził i też tą ewolucję, jaką przechodził Żółkiewski, nawet może szybciej, wcześniej. No ale on, powiedzmy, już wówczas potrafi znajdować wśród ludzi osoby wybitne. Zawsze przyświecała mi dewiza Goethego: najwyższym szczęściem dzieci ziemi jest jedynie osobowość. I muszę powiedzieć, że miałam w życiu to szczęście obcowania z wielkimi osobowościami, moich nauczycieli, jak na przykład Stefan Żółkiewski, moich współpracowników, również moich uczniów. Jest coś w rodzaju takiej genealogii profesorskiej, profesorów uniwersyteckich, którzy będą wychowywać nauczycieli. Nauczyciele będą wychowywać tysiące, setki tysięcy, miliony uczniów i wciskać im do głowy te różne pomysły, które się tam ulęgną w centrali, prawda? I to jest, oczywiście to, ta transmisja do mas jest tutaj oczywista. To jest ten punkt, z którego wychodzą impulsy, a potem te impulsy się, że tak powiem, rozłażą po całym kraju i zatruwają środowisko na pokolenia. Tak, zatruwają środowisko na pokolenia. Zauważcie państwo, policjantów, zbrodniarzy w zielonych mundurach, jak się ich już postawi przed sądem, jesteśmy w stanie jakoś odnotować przynajmniej to zjawisko, ale jak zmierzyć te impulsy,
tak? Kwantum tych impulsów, które się z tych stalinowskich central zdążyły rozejść po kraju i rozchodzą się w nowe pokolenia. Bo przecież Stefan Żółkiewski jest ojcem, założycielem Instytutu Badań Literackich, w którym 20 już z okładem lat temu słuchałem, jak jest miażdżony i niszczony Jarosław Marek Rymkiewicz z tego powodu, że napisał artykuł o tym, jak we Lwowie w 1940 roku obchodzono rocznicę śmierci Mickiewicza, prawda? Więc to było w Instytucie Badań Literackich. Czego częścią jest Instytut Badań Literackich? Jest częścią Polskiej Akademii Nauk, która jest takim centralnym, stalinowskim kołchozem dla profesorów. Nie dziwcie się zatem Państwo, że tych profesorów skołchozowanych bardzo łatwo jest dzisiaj zachęcić do tego, żeby na przykład podpisali się pod jakimś listem, w którym się gremialnie odetną od jakiegoś swojego kolegi, który tam włożył palec między drzwi. To trwa. Edukacja, kultura, rozrywka, sztuka. Tak? Rozrywka szumnie nazywana sztuką. Mamy stalinizm czystej wody w tych dziedzinach, dlatego że na przykład w polskim teatrze, proszę Państwa, walka z Kościołem, narodem i rodziną to są główne linie programowe. To jest główny temat współczesnego teatru polskiego. Jedyny, słyszę głos z pierwszego rzędu, kompetentny nadzwyczaj głos teatrologa. Jedyny temat. A zatem, proszę Państwa, to jest pora, żeby poszerzyć mianownik i żeby to słowo stalinizm, które tutaj mamy w szyldzie dzisiejszego naszego spotkania, umieścić na szerszym tle. Bo to, wiecie, stalinizm to jest takie słowo niebezpieczne, bo tego słowa to przecież używali różni tam partyjni rewizjoniści, żeby zaznaczyć, że to, wiecie, rozumicie, towarzysz Stalin przegiął i przesadził, ale komunizm tak generalnie jest w porządku, prawda? Więc zaznaczamy tu wyraźnie, mówię, jak sądzę, w imieniu wszystkich osób zasiadających za tym stołem, że używamy tego terminu stalinizm, broń Boże, nie po to, żeby przeciwstawiać ten stalinizm i jego błędy i wypaczenia jakiejś socjalistycznej, pozytywnej rzekomo normie. Nie, nie, stalinizm jest dla nas niewątpliwie nie anomalią, tylko najpiękniejszym kwiatem komunizmu. Najpiękniejszym kwiatem, ale i komunizm, i socjalizm to jest zbyt wąski mianownik. W tym krótkim fragmencie filmu Errata do biografii o Instytucie Badań Literackich i Stefanie Żółkiewskim, jego ojcu założycielu, pojawił się pan profesor Maciejowski, który przez lata pracując w tym instytucie, przez jakiś czas był również wielkim mistrzem Wielkiej Loży Narodowej w Polsce. I to jest ten troszkę szerszy mianownik. Otóż komuna wyznaczyła, formalnie delegalizując masonerię. W PRL-u masoneria nie była legalna, ale zostały rozmaite enklawy i rezerwaty, do których niewątpliwie zaliczają się rozmaite instytucje i instancje systemu edukacji, systemu obróbki kulturowej, jak Polska Akademia Nauk, jak rozmaite biblioteki i archiwa, rozmaite organizacje, jak Stronnictwo Demokratyczne, rozmaite lokale i siedziby, jak na przykład siedziby Naczelnej Organizacji Technicznej. Tam szukajcie Państwo, bo można znaleźć także w personaliach, to jest temat na osobną sesję, ale tu tylko sygnalizuję ten wątek, że można znaleźć znakomicie zakonserwowanych różnych, nawet i bardzo wybitnych masonów z międzywojnia, jak na przykład Emil Kipa. Emil Kipa tutaj w Warszawie przechował się znakomicie, bodaj w bibliotece sejmowej, jeśli coś przekręcam, to proszę mnie poprawić, ale
suchą stopą, płynnie i bezpiecznie. A zatem ten szerszy mianownik, proszę Państwa, to będzie po prostu rewolucja światowa. Ale nie tylko ta bolszewicka. Nie tylko ta bolszewicka. To są wszystko funkcjonariusze, eksponenci tej rewolucji światowej, której ciągłość pokoleniowa sięga nie tylko Robespiera i Saint-Justa, ale sięga Lutra. Tak? I jego jeszcze poprzedników. Warto widzieć ten szerszy mianownik po to, żeby właśnie zauważyć, że dziedzice Kominternu prowadzą bardzo konsekwentnie walkę z nami, normalnymi ludźmi i Polakami, prowadząc stary plan, także to przypisywane Gramsciemu, ale to są dawniejsze jeszcze engelsowskie propozycje, prawda? Marsz przez instytucje i kwestie obyczajowe. One bynajmniej nie są na marginesie. To jest główny nurt. Jeśli chcemy zbudować nowego człowieka, jeśli chcemy zbudować wieżę Babel, no to normalni ludzie do tego się nie nadają. Normalni ludzie się na to nie piszą. Musimy więc zaprojektować i wyegzekwować, wyhodować nowego człowieka. Możemy to zrobić wyłącznie wyrywając człowieka normalnego, najlepiej w bardzo młodym wieku, z tych struktur i z tego środowiska, które jest środowiskiem naturalnym. A więc stąd na linii strzału rewolucji światowej zawsze będą te trzy wspólnoty przyrodzone, w których człowiek się rodzi i dobrze mu z tym, póki nie przyjdą jacyś komuniści. A to jest Kościół, a to jest naród, a to jest rodzina. Tak? A to jest rodzina. Proszę Państwa, zakończę jeszcze podpinając jedną pineską ten materiał, który tutaj obejrzeliście Państwo, do tego, co wcześniej było powiedziane. Otóż to pani profesor Maria Janion w trakcie obrad jury Nagrody Nike bardzo pochlebnie wypowiadała się o Syberiadzie autorstwa pana Domino. To ona wystawiła tej niewątpliwie drugo-trzeciorzędnej literaturze certyfikat najwyższej jakości. Ja bynajmniej nie insynuuję, że mamy tutaj do czynienia z jakimś bardzo wyrachowanym spiskiem, tak? Że się porozumiała Maria Janion po jakimś tam czerwonym telefonie. Nie, proszę Państwa, nie. Sęk w tym, że w tym poststalinowskim, neostalinowskim systemie nie musimy wszystkiego uzgadniać. Ponieważ najważniejsze są kadry, w związku z tym, jeśli w newralgicznych punktach tkanki społecznej uplasowani są ludzie, których mózgi sformatowała rewolucja światowa, no to oni nie muszą się umawiać, oni nie muszą się dogadywać, oni po prostu prawidłowo reagują, prawda? W tej sferze kultury, w sferze propagandy, zauważcie Państwo, no właśnie, te dzieci Żółkiewskiego, ci magistranci, o których on już wiedział, że za parę lat szybkim pasem transmisyjnym do profesury, prawda? To wszystko bardzo utalentowani ludzie, to bardzo wybitni ludzie, nie waham się użyć tego słowa. Jakem patentowany polonista, bo właśnie ich książkami musiałem się okładać, tak? I pewnie do dzisiaj to grozi wszystkim studiującym ten kierunek. Więc to są niewątpliwie bardzo utalentowani ludzie. Oni legitymacje partyjne gdzieś tam, prawda, rzucili albo też im upadły, to zawsze jest dyskusyjne, na poprzednich etapach. Zauważcie Państwo, marksistów w Polsce już jak na lekarstwo, natomiast postmodernistów jest cała horda, prawda? Tak jak właśnie na danym etapie potrzebna była rewolucji światowej partia komunistyczna i projekt sowiecki, Józef Stalin był potrzebny światowej rewolucji, tak dzisiaj te same cele realizowane są innymi metodami. Drodzy Państwo, może przejdziemy do tury pytań. Mam nadzieję, że Państwo mają swoje przemyślenia w związku z
w związku z naszymi referatami i chcą się podzielić nimi. W 26. W 26 to, proszę pana, jest dokument, decyzja Politbiura Moskiewskiego powzięta po tym, jak się bolszewicy rozczarowali ostatecznie do Piłsudskiego. Piłsudski zawiódł ich nadzieję. Oni sądzili, że zamach majowy, który obala rządy narodowe w Polsce, będzie krokiem no właśnie w stronę rewolucji upragnionej. To się nie stało, zawiedli się, więc decydują nakleić na wszystkich polskich patriotów z Piłsudskim na czele etykietę faszyzmu. Natomiast faszyzm już ma wtedy parę lat, prawda? Już Mussolini ma władzę w Rzymie, a to ważny szczegół, że od kiedy Mussolini jest faszystą? No od kiedy przestał wydawać prasę marksistowską, bo Mussolini przecież na pierwszym etapie swojej działalności jest po prostu nastajaszczym marksistą. Chciałem się zapytać, panie profesorze, jak długo jeszcze na powązkach wojskowych będą leżeli zbrodniarze komunistyczni. Idę z wnuczkiem, bo mam tam rodzinę, to ja ich uczę historii. O mało 2 lata temu mnie nie napadli, nie pobili, bo jest taka Aleja Zasłużonych AL-u. Zapytał mnie wnuczek, dziadku, a kto to jest? A ja mówię, to jest rysztok komunistyczny. Wie pan, co tam się działo na Powązkach? A śle towarzysze akurat. Ja nie wiedziałem, że to są oni. Wnuczek mój zaczął się śmiać, a jak przechodzimy, tam leży żołnierz GL-u, Kuba Jankowski, generał brygady, 35 lat. Dziadku, a bo on chodzi do szkoły, wnuczek się pyta. Mówię, na śmierć się zachlał. Mówię, to jest bohater narodowy. I tak wyglądają nasze Powązki. Czytam artykuł w gazecie polskiej, że z Łączki zostali pochowani na cmentarzu północnym. Ja mówię, jak to? Szyndzielosz, prawda, na cmentarzu północnym, a tyle miejsca. Zbrodniarzy jest Bierut, ten. Tak. Berling, nawet jego synka do niego pochowali, tabliczka leży. A dla patriotów polskich nie ma miejsca. Wchodzi się Świerczewski, bandyta, Gomułka. A dla tych ludzi nie ma miejsca. To w jakim ja kraju żyję? Zostałem oddelegowany do odpowiedzi, ale od razu zaznaczam, że nie jestem profesorem, bo jest tylko jeden profesor w Polsce, wszyscy wiemy jaki. To jest równocześnie jego pseudonim konspiracyjny. Jak długo oni będą leżeć na Powązkach? Tak długo, aż ich wykopiemy. To należy do nas. To oczywiście będzie trochę kosztować. Trzeba mieć łopaty, sprzęt, jakieś tam środki dezynfekcyjne i inne. I za to powinno zapłacić SLD. Wysłać Millera do Moskwy, do Putina. Putin teraz bogaty. On przywiezie moskiewską pożyczkę. Będą na to fundusze, a oni później spłacą. A jaskiernie powołamy na ministra sprawiedliwości, umorzy postępowanie w sprawie transferu pieniędzy. I koło się zamknie. Jeszcze dodając może do tego, co nie profesor Żebrowski przed chwilą powiedział, to ja powiem, że może nie tylko SLD, ale na przykład Pałac Prezydencki obecny powinien się też dołożyć, bo tam jest głównym doradcą przecież głowy państwa jest brat oglądanego na filmie Eugeniusza Smolara, Aleksander Smolar. On jest co prawda nieformalnym doradcą, ale wiadomo, że to towarzystwo dawnej Unii Demokratycznej, Unii Wolności, no ma jeden z większych wpływów na to, co się dzieje w pałacu. Jeśli mówimy o zmianach świadomościowych też, ci ludzie są odpowiedzialni za nasze umysły cały czas, jako ta kontynuacja właśnie
stalinowskiego myślenia, czy internacjonalnego, rewolucyjnego, no to ich ofiary też są na łączce, prawda? Ich tego właśnie myślenia, a z drugiej strony ci towarzysze spoczywają obok naszych bohaterów. Ja, jak Państwo wiedzą, zaproponowałem dwa rozwiązania tej sytuacji. Z jednej strony wielkie święto narodowe połączone z pogrzebem tychże ekshumowanych, identyfikowanych na łączce bohaterów. I tu jeszcze nie ma odpowiedzi niestety owego pałacu namiestnikowskiego na podstawową sprawę, czyli kondukt żałobny z katedry świętego Jana, potem uroczystości na placu Piłsudskiego i później właśnie przemarsz na Łączkę, na Powązki Wojskowe. Na ten punkt odpowiedzi się nie doczekaliśmy. Jest tylko termin. 27 września ma być zorganizowany pogrzeb przyszłego roku. Cały czas istnieje zagrożenie, że te uroczystości zostaną celowo odgórnie zmarginalizowane i ograniczone wyłącznie do terenu cmentarza. Ja czekam na tę odpowiedź. Mam nadzieję, że się doczekam. Druga sprawa to jest właśnie, no co zrobić z tymi bandytami. I to różnej maści. Da? To, co mówił Grzegorz Braun, to są przecież nie tylko funkcjonariusze aparatu represji czy owego wymiaru niesprawiedliwości, ale to są też ludzie tak zwanej kultury, którzy tam są bardzo szeroko reprezentowani w okazałych grobowcach. No i teraz tak, no, mamy przynajmniej kilka miejsc, w których moglibyśmy ich ekspediować. Jedno miejsce to jest zapewne Kozłówka. Łączka w Kozłówce, czynne Muzeum Komunizmu. Nie widzę przeciwwskazań. A może być to również no, cmentarz żołnierzy radzieckich, tak pięknie, chyba co roku odnawiany, pucowany i otaczany opieką najwyższych władz państwowych. Może być to również, drodzy Państwo, co zaproponowałem swego czasu, Osów pod Warszawą. Taki przykład. Jedno z centralnych miejsc Alei Zasłużonych zostało przyporządkowane Świerczewskiemu, generałowi Świerczewskiemu. Świerczewski, niewiele brakowało, żeby on się właśnie w Osowie skończył swoją walkę podczas pierwszej próby wyzwolenia Polski, prawda, w 20 roku. Tam leżą towarzysze bolszewicy, którzy no, chcieli tutaj wprowadzać nowy ład już wówczas, w roku 20. Udało im się to niestety trochę później, w 1944-1945 roku. Poligon lwowski i wileński od 39 do 41. Nie zapominajmy, bardzo to jest ważny poligon w tej Grzegorz historii, bo tam wszystkie te stałe warianty gry zostały przećwiczone. Tam te wszystkie akademie, tam te wszystkie awangardowe pomysły artystyczne i brutalne działania bezpieki i wojska. Ale ja chciałem wywołać, chciałem przywitać pan profesor Jerzy Robert Nowak, który, proszę Państwa, swoją bezcenną publikacją Czerwone Dynastie odrabiał te zaległości w czasie, kiedy one były jeszcze
trzykroć głębsze, a chętnych do tego, żeby te zaległości odrabiać, nie było wielu. Nie było wielu. Więc, panie profesorze, ja osobiście bardzo dziękuję za tę książkę. Ja przepraszam za spóźnienie, ale nagrywałem o Węgrzech, bo jest rocznica niedługo powstania do Telewizji Republika. Chciałbym tylko, nie wiem co było mówione dotąd, więc trudno mi się włączyć do dyskusji. W kółko to natomiast samo. Jak państwo zobaczycie, są zresztą książki w czerwony, moje czerwone dynastie, tam akcentowałem jedną, między innymi bardzo mocno, jedną z cech tych synów i wnuków stalinizmu, która się u nich ciągle powtarza. No podam choćby taki przykład. Danuta Hibner, negocjatorka do spraw... O, nie mówiliśmy o niej, widzą tak. Państwo. Proszę, mówiliście? Mówiliśmy, no tak. Oczywiście. Która mówiła, że no to boję się powtarzać, że interesy, że to ogromnie trudno ocenić, co to są interesy narodowe. Minister do spraw negocjacji nie wiedziała, co to są interesy narodowe. To w programie Jaworowicz zwykli robotnicy ze zbrojeniówki na wyprzódki głosili, co to są interesy narodowe. Ale czegoż chcemy się domagać od pani Hibner? Kto miał ją uczyć o interesach narodowych, o patriotyzmie? Czy ojciec Łubek, czy dziadek jeszcze gorszy Łubek? Ja żałuję, że nie zdążyłem. Miałem w planie między innymi przynieść szereg artykułów z Gazety Wyborczej, które lubię pokazywać, które pokazują, jaką drogą idzie syn tego członka KC Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy, Adam Michnik. 5 tytułów, w których atakuje się już w tytułach, żeby nie tracić czasu, atakuje się patriotyzm. Niszcząca siła patriotyzmu, coś. Patriotyzm na zgubę ojczyzny. I takie to już wymowne tytuły, które, żeby nie tracić czasu. Ale ja chciałbym tylko, nie chcę, boję się powtórzeń, bo nie byłem, na jedno zwrócić uwagę. To już z mojej działki węgierskiej. Ta sprawa synów i wnuków stalinistów jest ogromnie, była ogromnie silna na Węgrzech, nawet może, kto wie, czy nie mocniejsza, bo na przykład od 89 roku dwie partie tam bardzo się zbliżyły. Postkomuniści, czyli socjaldemokraci i ich liberałowie, którzy po pierwsze okazali się dużo bardziej pazerni i złodziejscy, ale po drugie ich partia liberałów była o wiele większa, wyjątkowo zdominowana przez synów komunistów, stalinistów i awoszy, to tych bijących okrutnie ubeków. Nawet jeden z dwóch przywódców tej partii, Iwan Pete, to był synem takiego jednego z najokrutniejszych awoszy. No i czy dziwicie się państwo potem, że nastąpiło tam, że tam doszło do tego, o czym marzył Michnik z Kwaśniewskim, a u nas nie zrealizowano. Już w 1994 roku doszło do koalicji między postkomunistami i liberałami. I tu może jeszcze dodam szczęście pewne Węgrów i Orbana. Też taki mały czynnik. Dlaczego kościoły na Węgrzech poparły maksymalnie Fidesz i Orbana? Bo o tym się mało wie. No dlatego, że tamci się o wiele bardziej skompromitowali. Tam komuniści, to na przykład Mincentiego to torturowano, co nie zrobiono z Prymasem Wyszyńskim. Wysadzono wspaniałą kablicę w Górze Gelerta i przy tym też dalsza rzecz taka ciekawa. Zakazano, zlikwidowano zakony, a zakonnice i zakonników posłano do obozów pracy. No i potem liberałowie z taką genealogią stalinowską doprowadzili do manifestacji w centrum Budapesztu przeciwko pogrzebowi uroczystemu Mincentiego, kardynała Mincentiego. Manifestowali przeciwko pielgrzymce Jana Pawła na Węgry. No tylko 300 osób. Ale w rezultacie to ułatwiło kościołom na Węgrzech to, że stanęły jednolicie po stronie
właśnie Fidesz, etc., tam nie było żadnych podziałów, kościół łagiewnicki, toruński i tak dalej, bo wiedzieli, z kim mają naprawdę do czynienia. Także czasem taka brutalność w skutkach łatwiej ułatwia znalezienie drogi. To tyle tylko. Dziękuję. Chcę się zapytać. Dziękujemy panu profesorowi Jerzemu Robertowi Nowakowi za przybycie i podzielenie się swoimi refleksjami. Drodzy Państwo, będziemy musieli powoli finiszować. Ja z poduszczenia Grzegorza Brauna zaproponuję jeszcze taką rundkę pytań do wszystkich prelegentów, czyli do siebie chyba też, żebyśmy nie wyszli w nastrojach minerowych, prawda? Żebyśmy tylko nie biadolili, jak to jest strasznie. Może spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, co zrobić z tym fantem, z tą... Co dalej? Jak żyć, panie Leszku, jak żyć? Panie profesorze Żebrowski, jak żyć? Jeśli przez RZ, to pytanie do Biedronia, nie do mnie. Żyć normalnie, wrócić do normalności, odtwarzać tradycję. Tak jak mówię, młode pokolenie w tej chwili jest inne, zupełnie inne niż my. Oni nas traktują, takich ludzi jak ja, młodszych ode mnie, jako pokolenie przegrane, które im zafundowało taką Rzeczpospolitą, z którą oni sobie nie bardzo radzą. Ale ci 20-paroletni ludzie są fantastyczni, bo są naładowani energią, chcą się uczyć. Środowiska, które nigdy nie były aktywne w sferze politycznej, czy nawet tożsamości, o tym szeroko mówimy, tej kulturowej, takie jak kibice, nie tylko piłkarscy, oni wracają do życia, oni chcą coś robić. To, że się to dzieje na stadionach, to jest tylko powierzchnia zjawiska. Oni żyją tym na co dzień, wciągają to swoje rodziny, swoich bliskich, najbliższych. To są ludzie aktywni. Polska się rusza. Nie jesteśmy tacy, jak nas pokazują, że przegrywamy jakieś tam referendum i w związku z tym załamujemy się. To są etapy, jakieś kawałki. Od tego zaczynamy. Mamy 25 lat spóźnienia, czyli jest ogromny falstart. Ale my to nadrobimy w ciągu paru miesięcy prawdopodobnie. Naprawdę jesteśmy naładowani optymizmem, bo to widać. Polska żyje, wychodzi z tego podziemia, nawet ta stłamszona. Dzisiaj młodzi ludzie podchodzą do mnie i mówią, wie pan, ja szukam w rodzinie jakiegoś wzorca, jakichś ludzi, którzy coś robili, bo my nic nie wiemy o dziadkach i często jest tak, wie pan, znalazłem, ale to był ormowiec. Ja mówię, no trudno, no to w rodzinie tak jest, ale mamy jakiegoś wujka, on tam miał kuzyna, on był w AK, teraz tamtą rodziną trzymamy. To naprawdę jest budujące, to są ludzie 18-20-letni, trzeba ich zrozumieć. Im to wszystko zabrano i oni sobie sami to przywracają. Im nie są potrzebni działacze, partie, stowarzyszenia, fundacje. Zakładają stronę internetową, mają komórki, mają Facebooka. W ciągu 15 minut w małym miasteczku 300-400 osób jest aktywnych. Robią Marsz Niepodległości, robią rocznicę Powstania Warszawskiego, robią Żołnierzy Wyklętych. Oni tym żyją. Oni tego potrzebują. My jesteśmy od tego, żeby im służyć, bo oni to wszystko pociągną. Dziękuję. Czas na panią, pani Aldono. No cóż, ja mogę odpowiedzieć cytatem piosenki pana, którego nie bardzo lubię, ale który moim zdaniem tutaj idealnie pasuje. Otóż proszę państwa, róbmy swoje. Po prostu. Obojętnie jaki wzorzec prezentuje nam TVN czy Gazeta Wyborcza, jaki wzorzec prezentuje nam politycy tej czy innej opcji. Jeżeli my wszyscy będziemy pamiętali o tym, co jest dla nas najważniejsze, jeżeli będziemy pamiętali o tym, jakie wzorce przekazywać wokół siebie, nie mówię dzieciom, tak, czy wnukom starsi z państwa, czy wychowankom, czy uczniom, czy przyjaciołom nawet, to nic nas nie złamie. Obojętnie, jak wielki będzie zalew tej propagandy lewackiej, obojętnie jak wielkie będą ataki na środowiska narodowe, na pamięć historyczną. Jeżeli będziemy robili swoje, to te wszystkie wysiłki spełzną na niczym. Po prostu. Także myślę, że to jest recepta dla nas wszystkich. Na dziś, na jutro, na za tydzień, na za 2 lata, na za 20 lat. To pewnie wymaga czasu oczywiście,
jak wiele innych rzeczy w życiu. Ale myślę, że dzięki temu się uda. Dziękuję. Myślę, proszę Państwa, że przede wszystkim nie powinniśmy się dać zastraszyć. Oczywiście zawsze będą próby zmarginalizowania środowiska patriotycznego i tego typu spotkań, konferencji, ale nie bójmy się. Ich czas wydaje mi się, że już, jeśli nie minął, to mija powoli. Czas tej czerwonej pajęczyny, tej czerwonej zarazy. Ja też jeżdżę sporo po kraju, mam podobne wrażenia co Leszek Żebrowski, że Polska powstaje, drodzy Państwo, przede wszystkim pod postacią różnych organizacji młodzieżowych. Młodzi ludzie nie chcą już słuchać rządzących. Oni coraz bardziej protestują przeciwko temu, coraz bardziej otwierają się na historię. Właśnie przede wszystkim na historię żołnierzy wyklętych. Rozumiem, że widzą po prostu w nich wzór postawy patriotycznej, wzór postawy niezłomnej. Bo to byli rzeczywiście ci, którzy nie poddali się do końca, mimo bardzo niesprzyjających warunków. My też dzisiaj mamy niesprzyjające warunki do działania, ale ja w młodzieży widzę rzeczywiście duży potencjał do zmiany. I oby tak się stało. Żeby tak się stało, to się trzeba na początek nie dać pozabijać. Trzeba się nie dać pozabijać, dlatego że plan i ten szereg kombinacji operacyjnych, które w tej chwili są snute, niewątpliwie nie wyklucza rozwiązań drastycznych. I ci, którzy doszli do wniosku, że Polska za bardzo się podniosła i w związku z tym trzeba jej uciąć głowę po raz kolejny, i to uczyniono 3 lata temu, być może w swoich rachunkach przeceniają nas, bo my to między sobą wiemy, jak bardzo jesteśmy słabi i w okrążeniu, natomiast może oni nas przeceniają i być może doszli do wniosku, że trzeba troszkę tej budzącej nadzieję młodzieży puścić znowu w jakiś kanał historii. Może trzeba troszkę, co nie daj Boże, rozjechać jakimś transporterem opancerzonym, a może jeszcze kogoś więcej wypchnąć na emigrację. Mówię to nie po to, żebyśmy się tu nawzajem straszyli, tylko żeby było jasne, że taki jest punkt odniesienia. To są ludzie, którzy tak kombinują z nami. Od dziesiątków lat mamy właśnie ciągłość operacyjną tej praktyki i po pierwsze trzeba spełnić ten warunek, żeby się nie dać pozabijać. A jak to się uda, no to proszę Państwa, kościół, szkoła, strzelnica, 3 ośrodki życia kulturalnego. Wiedziałem, Polaków. Że tak się skończy, drodzy Państwo. Szkoła ma się rozumieć jak najdalej od rewolucyjnych, stalinowsko-kołłątajowskich tradycji Komisji Edukacji Narodowej, ponieważ to jest ten sam kołchoz. Ten sam kołchoz, on ma zmiennych dyrektorów i tam karbowych, ale to jest ten sam kołchoz. Nie oddawajcie Państwo dzieci i wnuków do tej maszynki do mielenia serc i umysłów. Nie zapisujcie swoich dzieci do tej masonerii dla nieletnich, jaką jest szkolnictwo państwowe w post-PRL-u. Tego nie róbcie, twórzcie własne szkoły, niech one będą z jednej strony oparte o kościół jedną ścianą, a o drugą ścianę niech będzie oparta strzelnica i wtedy jak Pan Bóg dopuści, to z kija wypuści.